Ale sobie tak mówię, okej, dobra, skoro ja już wiem o tym wszystkim, tego mi nie wolno oglądać tak oficjalnie, a ja to oglądałem, no zobaczę, co ci odstępcy mają do powiedzenia. W sumie zawsze jest z tego korzyść, tak sobie myślałem. Jeżeli okaże się, że kłamią, to będzie moja korzyść. Upewnię się, że jestem w prawdzie. A jeżeli jest inaczej, jeżeli kłamią i ten, to też dla mnie korzyść, bo poznam prawdę taką, jaka ona jest rzeczywiście, a nie jaką, jak mi się ją przedstawia, nie? Wpadłem na pomysł, wezmę ze sobą dyktafon, nagram tę rozmowę. Praktycznie tak zrobiłem. Poszedłem na tę rozmowę i tą całą rozmowę nagrałem. Oni tam chrzanili takie bzdury, że nawet ja byłem zdumiony. Nie sądziłem, że oni wpadną na takie rzeczy. Jak oni próbowali usprawiedliwiać pedofilię w zborze, mówiąc, że zbór naprawdę dbał o to, żeby pedofilów w zborze nie było, bo jak u nas w zborze był pedofil, to żeśmy postawili dodatkowego porządkowego w szatni. Tak, witamy Cię, Krzysztofie. Tak, super. Jesteśmy już po rozmowie. Jesteśmy bardzo... Zbudowani. Tak, to ten zwrot już po prostu on musi być w naszym słowniku, bo całe życie tak mówiliśmy, no nie? Będąc świadkami. Ale podczas tej rozmowy powiedziałaś nam, jak się zostaje starszym zboru. I to był bardzo ciekawy wątek. Jak ktoś przepisu szuka, to jest gotowe. Tak, więc no warto. Ale opowiedziałeś też o swoich doświadczeniach bycia starszym, jak to wyglądało, no, kiedy pewne działania sądownicze musiałeś przeprowadzać, więc no, tak jak wygląda komitet sądowniczy, też tutaj się znajdzie informacji. Oczywiście to, dlaczego zostałeś świadkiem i dlaczego odszedłeś, no to standardowo w tej rozmowie się znajdzie, więc myślę, że wiele osób znajdzie tutaj wiele ciekawych informacji. Natomiast myślę, że też ta rozmowa będzie bardzo trzeźwiąca dla wielu świadków Jehowy, którzy skrycie, potajemnie oglądają nasze materiały, nasze rozmowy i może być takim kolejnym elementem albo tym brakującym puzelkiem do układanki, gdzie już tam zaczęli się chwiać w byciu w tej organizacji i może naprawdę wiele pomóc. A tym, którzy nie są świadkami Jehowy, no to może mogą zrobić nieraz wielkie oczy i powiedzieć, o, wow, nie? Tak, zdecydowanie. I powiedzieć, dobrze, że nie jestem świadkiem Jehowy. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na tą rozmowę i w ogóle się cieszę, że mogłem wziąć udział tutaj w tej rozmowie i mam taką nadzieję, że każdy coś wartościowego dla siebie z tej rozmowy wyniesie. Nie jest to tutaj rozmowa, która ma na celu, nie wiem, okazywanie jakiejś tam nienawiści do świadków Jehowy, ani nic, bo absolutnie takie uczucia nie kierują ani mną, ani zarówno gospodarzami. Tak jest, tak więc zapraszamy. Wiesz co, Krzysztofie, myślę, że tę rozmowę tak zrobimy jak zawsze, czyli w miarę chronologicznie, bo to pozwala sobie trochę uporządkować, czyli skąd się wziąłeś u świadków, jak to do tego doszło, jak twoja droga w zborze twoja wyglądała. I tutaj też zaznaczę że ty byłeś starszym, więc perspektywa tego duchowego pasterza, który ma czuwać nad owieczkami i który zna tajną wiedzę, myślę, że będzie bardzo ciekawa. No i potem opowiesz o powodach, dla których odszedłeś, co spowodowało, że jednak u ciebie coś tam zadziałało się w umyśle. No i to życie po wyjściu z organizacji. Ty nagrywasz, masz kanał na YouTubie, to też możesz tam nam o tym wspomnieć, bo są tam rzeczy, o których my nie mówimy, inne spojrzenie, są ciekawe tematy związane z psychologią, tam widziałem, zresztą też tam kiedyś wspominałeś o tych studiach, to też jest bardzo ciekawy moment, że nigdy nie jest za późno, to nie? Tak, więc to też jest ciekawa sprawa, więc zacznijmy sobie tak po kolei. No, my cię serdecznie witamy, zresztą powitanie później będzie na koniec nagrane, ale jak już zaczynamy tę rozmowę, to bardzo, bardzo nam miło, że tutaj z nami jesteś, więc oddajemy ci głos, no nie? A później będziemy dopytywać o szczegóły. Dobrze. Czy powinienem czekać na nas jakieś pytanie, czy... Wiesz co, zacznijmy od początku, czyli jak to się stało, że ty do świadków trafiłeś, nie? Bo wiesz, niektórzy się tam rodzą po prostu, no nie, jestem i dziękuję, ale to też jest takie nieoczywiste, bo sam chrzest też nie jest taką sprawą, tak, no nie, już jestem ochrzczony, więc jak ta droga wyglądała w twoim przypadku? No to czyli tak, moja przygoda ze świadkami to się zaczęła w ten sposób. Może zanim się zaczęła, to było tak, że no byłem takim przeciętnym nastolatkiem, trochę tam buntowniczym, trochę tam próbowałem alkoholu, później troszeczkę mocniej próbowałem alkoholu, tam paliłem papierosy, tam i dyskoteki co tydzień, czasami tam nie pamiętałem tych dyskotek. No tak przeciętnie, jak to się dzieje. No i nadszedł taki moment, że później troszeczkę zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem się nie stoczę, żeby to nie zaszło gdzieś za daleko. No, miałem też takich kolegów starszych, gdzie tak się faktycznie wydarzyło. No i tak troszeczkę bałem się tej przyszłości, czy sobie z nią poradzę. Szczególnie, że w domu nie miałem żadnych autorytetów takich, głównie jeśli chodzi o mężczyznę, bo ja wychowywałem się z moją mamą i babcią. Mama jest inwalidką na wózku inwalidzkim i no babcia jak to babcia, już stara i one tam no, nie były w stanie mi temu pilnować. A wiadomo, taki młody człowiek no to szuka jednak autorytetu gdzieś w mężczyznach, no a takiego w okolicy nie miałem. Myślę, że to jakiś miało wpływ na to, że taką drogę inną, a nie inną wybrałem, że tam szukałem jakichś tam uciech takich. Ale z drugiej strony też myślałem o przyszłości. Oprócz tego sobie tam uprawiałem sport i to był kickboxing. No i tak też myślałem, troszeczkę z tym swoją przyszłość wiązałem. Myślałem o rzuceniu papierosów, miałem tam kilka takich fal startów, ale no tak nie było łatwo sobie z tym wszystkim poradzić. No i tu nagle z nieba spadli mi świadkowie Jehowy. Mężczyźni, ładnie, pachnący, ubrani elegancko, takie autorytety. To jeszcze były lata 90., bo to 96 rok, jak byłem ochrzczany, no to było tak, że wtedy właśnie zaczynało się robić głośno w kościele o aferach różnych z pedofilią, jakieś powiązania z polityką, jakieś brudne interesy, a tu taka piękna, czysta organizacja, bo nikt wtedy nie wiedział, prawda, o tym. No tak przeciętny człowiek nie wiedział, to nie było internetu wtedy. No sobie myślałem, no kurczę, Pana Boga za stopy złapałem. Tak. No i pamiętam jeszcze, jak już zacząłem studiować ze świadkami, a nie, zaraz, najpierw babcia zaczęła studiować, babcia tam jeździła na zebrania, to pamiętam, że z kolegą woziliśmy, babcię na zebrania zostawialiśmy, bo były we wtorki i czwartki w te zebrania, a ja w tym samym czasie miałem treningi. Babcię zostawialiśmy, no i jechaliśmy na trening i później tam czasami babcię odwozili, czasami zabieraliśmy babcię my. No i przyszły wakacje i treningów nie było. Babcia mówi, ja to chodź ze mną na zebrania. No to tam faktycznie zacząłem chodzić na te zebrania. Później zacząłem jakoś studiować. Nie, czy ja wcześniej zacząłem studiować, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale w każdym bądź razie był później już taki moment w moim życiu, koledzy wiedzieli, że ja studiuję, bo co tam z nimi się napiłem, to im głosiłem. Mówiłem, zobaczycie, kurczę, poginiemy w Armagedonie. Jak będziemy tak pić. Nie? No tak, pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. No nie ma szans nawet, nie? No i ten. I później już doszło do tego, że koledzy zaczęli tak mówić, słuchaj, Kosa, bo Kosecki, no to Kosa. Słuchaj, Kosa, jak ty rzucisz treningi, to my wiemy, gdzie ty już pójdziesz, nie? No i faktycznie wykrakali. Tak się stało. Zostawiłem treningi, no i na poważnie się zająłem tam zborowymi sprawami, tak? No to wiadomo, standardowa sprawa, najpierw tam nieochrzczonym głosicielem zostałem. Powiem, że tym nieochrzczonym głosicielem to tak mi ciężko było jakoś to wszystko zacząć, tak jakoś nie szło mi, żeby do tych ludzi mówić o tym wszystkim, a czułem non-stop taką presję, no, musisz robić postępy, bo Armagedon się zbliżał, musisz robić to. No i faktycznie później się ochrzciłem, to był 96 rok, no i ja to byłem taki wtedy, jak dzisiaj patrzę, takim człowiekiem trochę jak Czaruś z Przedwiośnia Żeromskiego, nie wiem, czy tam kojarzycie taką lekturę. I Czaruś był taki zafascynowany ideą komunizmu, że tam no, wszystkie swoje wysiłki tam kierował, bo to jest jedyne właściwe rozwiązanie. No i tak samo ja wtedy zbór pojmowałem, że no tutaj idzie Armagedon, wszyscy poginą. Trzeba tak robić, tutaj rozwijać dzieło i już później jak do pracy poszedłem, no to te prace łapałem jakieś takie na pół etatu, jakieś prace blisko domu, żeby ten czas móc poświęcać dla zboru na głoszenie. No to była taka intensywna praca. No i później zostałem sługą pomocniczym, to chyba było tak okolice roku 99, 2000, tak, jeśli dobrze pamiętam. No i tak później tym sługą byłem, no to tam jakieś, wiadomo, sługa pomocniczy to jest taki, ja nie wiem jak to w kościele nazwać, diakon może? Takie, że takie, ma tam jakieś mniejsze przemówienia, wy to wiecie, tylko tak mówię. No tak, nawet tak średnio bym powiedział, no nie, a tak mi się bardziej z tym kojarzy, z takim wikarym? A może i tak, może to wikary, może ja mylę pojęcia. No może i tak, taki uczący się ksiądz, nie? No chyba, no ale ten, wiesz co, bo zanim jeszcze tam pójdziemy do tej kariery zborowej, to jeszcze tutaj mi się taka rzecz skojarzyła, dwie w zasadzie, bo pierwsza powiedziałeś, że trenowałeś ten kickboxing i pamiętasz jak to z tym było? Ty chciałeś to rzucić, bo nie miałeś czasu, czy na przykład były jakieś naciski, że nie powinieneś się tego robić, jeżeli chcesz zostać świadkiem? Były naciski, na początku nie były to duże, tylko tak mówi, no powinieneś to przemyśleć, czy chcesz, czy to się Jehowie podoba, czy coś tam. I ja chodziłem cały czas na te treningi, próbowałem to jakoś pogodzić, ale tak na tych treningach miałem takie, jak to powiedzieć, tak, z jednej strony byłem zaangażowany w te treningi, mi się to podobało i chciałem to robić, a z drugiej strony takie mi wpadały takie wstawki, takie myśli, i po co ty człowieku to robisz? Przecież Armagedon idzie. Jaki to ma sens? Z czym ty zostaniesz po tym wszystkim, nie? I takie myśli coraz częściej nachodziły mnie, a jednocześnie cały czas bombardowanie było ze strony świadków Jehowy. I to też tak było, że pierwszą książkę, jaką studiowałem, to była... Będziesz mógł żyć wiecznie. Tak, będziesz mógł żyć wiecznie. No i wtedy, jak już ta książka się kończyła, to była taka, że tak powiem, groźba emocjonalna, że jak nie przestanę trenować, no to druga książka to nie będzie możliwości, żeby jej studiować, tak? A tam druga książka to już, nie pamiętam, była taka niebieska, Zjednoczeni. No. Czyli byś nie wskoczył na odpowiedni poziom. No tak. Tak. No. Wiesz, ja zapytałem o to dlatego, bo z tego, co mi się kojarzy, to ja nie wiem jak za kickboxing, bo za boks to można było być wykluczonym, a te inne sztuki walki to nie... Mi się wydaje, że ogólnie tak naprawdę można podciągnąć sztuki walki, bo przecież mój tata też zapasy odstawił. Tak, ale znaczy z tego, co tak mi się teraz kojarzy, rękiem sobie nie dało ciąć, ale było tak, że za inne sztuki walki i tak dalej, to były jakieś, można być napomnianym i tak dalej, nie było wykluczenia, ale jak ktoś boks zrobił, to mógł za to być wykluczony. Tak coś mi się kojarzy, że tak było. Ale chodzi mi bardziej o to, że pewne rzeczy były zakazane, no nie? Chcesz do nas przystąpić, to sport, nie. Elwira mówiła o tym wiosłowaniu. U ciebie, kickboxing. Powiem wam, że tajemna książka dla starszych mówiła, że jeżeli ktoś uprawia zawodowo sztuki walki, to jest kandydatem do wykluczenia. A w tej wersji, bo ja ostatnio przygotowywałam coś sobie o alkoholu, szukałam, ale też sprawdziłam, to jest, że za boks, ale zawodowy, to jest kandydat do wykluczenia i nie wiem czemu to zmienili typowo na boks. No właśnie tak mi się coś kojarzy, taka nieścisłość była. Nie wiem, czy to chodziło tylko o boks, mi się zdaje, że ogólnie, jeśli chodzi o sztuki walki, jeżeli zawodowo by się uprawiało, to przynajmniej ja tak to rozumiem i tak to pamiętam, ale no nie dam sobie ręki uciąć, że to nie tylko o boks chodzi, ale też o zawodowe uprawianie przemocy, że tak powiem. Bo w innym wypadku ty byś był naznaczony, byś nie miał przywilejów, no ale na pewno by mnie nie dopuścili do chrztu, jeżeli bym nawet amatorsko się zajmował. Tak, czyli kolejny przykład osoby, która musiała zrezygnować z jakiejś pasji, no nie? Żeby zostać świadkiem Jehowy. No i to mnie do tego, co powiedziałeś, też do tej drugiej rzeczy, do której chciałem jeszcze nawiązać, czyli tego Armagedonu, bo powiedziałeś, że no po co ci to, zaraz Armagedon. No i to były koniec, już zaczynało się koniec lat 90, bo tam 96 byłeś ochrzczony? Tak. Tak, no gdzieś tam w przeciekach było, mówili świadkowie, że no koniec ma być w XX wieku, no nie? Tak. Więc to już było tuż przed tym Armagedonem. I ludzie ogólnie, nie tylko świadkowie, przecież był taki strach, ja to z dzieciństwa pamiętam, nawet u światusów, że przyjdzie ten 2000, no i coś się wydarzy, nie? Mhm. Tak. No i pamiętasz, jak na przykład, jak wtedy mówiono tobie, że już jest koniec bliski, jakiś szczególny sposób? W tych czasach to było? Pamiętasz coś? Tak, nie wiem, czy kojarzycie sobie, na strażnicach była taka klauzulka z tyłu, na okładka na pierwszej stronie, że jak tam umrą wszyscy, którzy tam, nie wiem, biorą emblematy, czy coś tam, no to już będzie Armagedon. Także oni jeszcze mieli widzieć koniec tego systemu rzeczy. No a wiadomo, dzisiaj ci ludzie już leżą pod ziemią. Tak, i się sprawdzało właśnie, jak wychodził ten... statystyki, ile tych jeszcze tych przyjmujących emblematy, że coraz mniej, że coraz bliżej. No i lipa, bo przeszło nowe światło. Tak, wiesz, ja w tym roku to jeszcze byłem bardzo młody, bo w 96 to miałem 6 lat, więc jakby moje zaangażowanie w życie zborowe było praktycznie zerowe w tym wieku. No. Zwłaszcza, że moja mama to wtedy była nieczynna i tata nie był świadkiem. Natomiast, wiesz, później już jak odkrywaliśmy te brudy i tajemnice organizacji, no to ta strażnica, czy Przebudźcie się, z 89 roku, która mówiła o tym, że to dzieło ogłoszenia ma zakończyć się w XX wieku. Później oni to zmienili, no nie? Nie po polsku, co prawda, ale po angielsku zmienione, że zakończy się za naszych dni. Dlatego tak mnie zastanawia, jak wyglądał ten okres dla osoby, która poznawała... tak zwaną prawdę w tym czasie, gdzie już tuż było. No. Ja z tego, co pamiętam, to dużo więcej się kładło nacisk na upadek religii fałszywej, przynajmniej w moim otoczeniu, na zbliżający się Armagedon i śmierć tego ostatka, bo no, tak jak wspomniałem, wtedy już było dużo tych afer związanych z Kościołem i to w strażnicach często były tam tych ilustracji opuszczonych kościołów, że ludzie odchodzą, że wody Babilonu odpływają, jak to oni mówili, że kościoły są tam przerabiane na dyskoteki, parkingi i tak dalej, nie? I wtedy pamiętam, że jako świadkowie Jehowy zacieraliśmy ręce, no tak, to już blisko, tak? To trzeba głosić, trzeba wzmóc działalność, nie? Mhm. No, a dzisiaj to samo z salami, tak? Dzisiaj sale są sprzedawane. Dla przedszkola najlepiej. No, tak. To... Jak cię tak słucham, to no bo wiadomo, też wtedy byłam dzieckiem, ale coś tam pamiętam. To ciągle mam takie wrażenie, że to jest kompletnie inna organizacja niż jest teraz. Że to poszło w jakąś stronę taką totalnie biznesową raczej. A wtedy to jeszcze było tak sekciarsko-religijnie, ale religijnie przynajmniej, nie? Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie pamiętacie te zebrania w domu, na przykład tam we wtorki, nie? I tak dalej, nie? No tak. To nadawało takie... poczucie jakiejś takiej wspólnoty, że tam sobie ludzie razem przybywają i tak dalej. No fajna społeczność. Później oni to zabrali, przestały te zebrania być. No i faktycznie teraz to idzie bardziej w kierunku jakiegoś MLM-u, a nie religii. A ciekawe spostrzeżenie. A było coś takiego, co... No bo tak, bo powiedziałeś, że szukałeś autorytetów. Znaczy było coś takiego, co tak szczególnie cię... ujęło u tych świadków, że się zdecydowałeś do nich wstąpić, bo wtedy miałeś te kilkanaście lat, no i ta babcia zaczęła studiować, no i ona tam jakoś cię ciągnęła, ale czy nie wiem, w ich zestawie wierzeń, czy w jakimś sposobie postępowania było coś takiego, co cię tak szczególnie tam przyciągnęło, że stwierdziłeś, tak, to jest prawda. Bo użyłeś tego zwrotu, że chwyciłeś Pana Boga za nogi, no nie? Aha. Ale czy coś takiego szczególnego było? Wiesz co, chyba niech pomyślę, chyba najbardziej mi się podobało to, że ci ludzie tak szczerze wierzyli, że byli tak oddani temu i bo w momencie, jak ja już zaczynałem tam do świadków, zanim z nimi kontakt miałem, to ja tak coraz bardziej stawałem się takim, można powiedzieć, ateistą. Ja nie sądziłem tam, że Bóg jest, że się nami interesuje, jakoś tego nie zauważałem. A tutaj ja, tak jakby, no nie byłem jakąś osobą religijną, ale te przymioty, ta troska tych ludzi, dzisiaj to ja wiem, że to jest model bite Stephena Hassana, tak? To ciepło, ta miłość taka wspólna, każdy cię przywita, rękę ci poda, zapyta jak czy jesz i tak dalej, pomoże ci. Ja sobie to wtedy wyobrażałem, to jest ta prawdziwa taka chrześcijańska organizacja, tak, że jakby cały taki świat był, to by było pięknie, nie? No i tak, nie? No tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że w momencie, kiedy ja zmienię zdanie, no to zostanę wykopany na bruk i nikt mi ręki nie poda, ani się nie uśmiechnie, nie? Bo tego się nie mówiło. Wtedy się mówiło, że tylko zatwardziali grzesznicy są wykluczani ze zboru, nie? No tak. No, ale to tak jak mówię, takie, co mnie ujało, to chyba ta właśnie, to poczucie jakiejś przynależności do społeczności, jakieś takie niedobre postępowanie. Może, myślę, że też miało jakiś wpływ to też, że no, moja mama inwalidką była, tak, no a tam, no jest nadal inwalidką, a tam te wspaniałe obietnice, że tak, krowy skakały jak jeleni, tak, nie. No i to chyba to wszystko tak, nie? Wszystko się na to złożyło chyba. A twoja mama i babcia, one zostały świadkami? Mama nie została, mama studiowała do pewnego czasu, ale później stwierdziła, że to nie dla niej. Także ją akurat argument o skaczącym chrobem nie przekonał od świadków. Babcia tak, babcia została, ale babcia została świadkiem Jehowy dużo dłużej po mnie, chyba ze 2 lata czy coś takiego i to, jak ja dzisiaj na to patrzę, to nie była jej decyzja do końca, to była bardziej presja. Ona tam chodziła, jej się to podobało, później się do tego wszystkiego przyzwyczaiła, do tego otoczenia, do tych doktryn i tak dalej, no i później ta presja ciągła, że tak, żeby się ochrzcić, żeby coś tam, no i tak babcia została świadkiem Jehowy, tak troszeczkę była przymuszona, nawet podejrzewam, że i troszeczkę przeze mnie też została przymuszona, bo jak zobaczyła, że ja tam pierwszy krok zrobiłem, to jako młody człowiek, ja pamiętam, że czasami jej mówiłem o tym, że ona powinna taki krok podjąć, wiesz, także to była taka praca zespołowa moja i zboru, że chyba się ochrzciła. No to ciekawe, bo najpierw ona cię trochę wciągnęła, potem ty ją. No dobrze to przemyślane. Tak. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy tutaj jeszcze coś chcę zapytać, ale chyba przejdźmy już do tego życia w zborze. Bo tutaj będzie chyba sporo ciekawych rzeczy. Powiedzieli, że tam w 1999 roku zostajesz się sługą pomocniczym? Tak, w tych okolicach. Tak. Czyli 3 lata. Tak, jak to wyglądało, żebyś ty mógł zostać sługą pomocniczym? Bo ja pamiętam jako mężczyzna, wiesz, od razu jest pierwszy... Jak ja przyjąłem chrzest, miałem 14 lat, to był 2004 rok, to pamiętam, że przyszło do mnie tam ileś osób, tam gratulowało, jedna powiedziała: Edwin, czy ty będziesz się ubiegał o przywileje? Nie? Czyli taki nacisk na to, żeby te zadania w zborze mieć, to jest od razu, no nie? Tak, bo jesteś mężczyzną. Tak. W przypadku kobiet to za dużo nie ma tam możliwości rozwoju, ale w przypadku mężczyzn, no tak, no to jak to u ciebie było? Myślę, że tutaj, tak, bo ja faktycznie bardzo młodo zostałem tym sługą pomocniczym, ale... No ja to wtedy uważałem, że no to tam sam Duch Jehowy zadziałał i że zostałem wybrany. A dzisiaj jak z perspektywy na to patrzę, to zwykły, tak jak wspomniałem, marketing, tak, jak w dużej firmie. Ja byłem wychowywany w prawdzie, że tak powiem, czyli studiował ze mną starszy zboru. I to starszy zboru taki, który tam miał poważanie, bo on tam, nie wiem, był dziadek 70-letni, każdy jeszcze się dziwił, jak ty możesz studiować z takim dziadkiem, nie? A ja mówię, słuchaj, ja tam przychodzę po wiedzę, nie dla kolegów, tak w zborze mówię. Później ja się przyjaźniłem też z córkami takiego prominentnego starszego, też z tego samego zboru i myślę, że to w jaki sposób zaważyło na tym, że ja szybko sługą zostałem. Przy okazji tam nie miałem żadnych jakichś takich wpadek, bo ja faktycznie szczerze wierzyłem, tam przestałem jakieś tam głupoty robić, przestałem tam, nie wiem, pić i palić już wcześniej, wiadomo, i później też nie miałem jakichś, no miałem ogólnie dobrą opinię dobrego człowieka, no i to wiecie co, to chyba tak. Dla mnie to było wtedy takie naturalne, że no trzeba robić postępy, że ten jest krok taki, później jest następny krok, później będzie następny krok, tak jak do szkoły idziesz, jest 7. klasa, później jest 8. klasa, później idziesz do następnej szkoły, tak? I ja tak samo to pojmowałem, tak? No i ten właśnie dziadek, który ze mną studiował, no to on też tam dbał cały czas, żebym ja miał co robić w tym zborze, tak? Że jeszcze nad sługą tam nie byłem pomocniczym, to jakieś tam zbiórki do służby mi dawał do prowadzenia. Co prawda wtedy tak było jakoś, nie wiem, w tym naszym zborze, że te zbiórki takie marne były, że kiedyś pamiętam, jakiś pokaz mieliśmy zrobić, jak proponować strażnicę z takim drugim chłopakiem. My przyszliśmy na tą zbiórkę i my tylko sami byliśmy, się zastanawialiśmy, czy mamy ten pokaz robić, czy nie. No bo Jehowa patrzy, nie? No tak. No i to tak, tak właśnie chyba myślę, że to tak jak właśnie wspomniałem, w dużych firmach, korporacjach dużo zależy od tego, kogo znasz, tak? Pod kogo się podepniesz, chociaż tu wtedy ja nie myślałem wtedy w ten sposób absolutnie. Dla mnie to no było właśnie tam tak, że to w rękach Bożych jest, kto zostanie sługą, kto nie zostanie. Kto... Tak? No tak. I w ten sposób patrzyłem, jak Jehowa zechce, to zostanę, a ja muszę wszystko robić tak, żeby się podobać Bogu. Nie? Mianowani Duchem Świętym przecież. Tak, tak, no oczywiście. No, tak. Później przestał wiadować, to co i tego zaczęło, ale tak. Ale ja też pamiętam w ogóle, wiesz, jako jeszcze dziecko, bo głosicielem zostałem w 2000 roku albo w 99, nie pamiętam. Czyli ja zacząłem wtedy głosić, to też pamiętam tam te zbiórki. Ja w ogóle byłem w takiej grupie, która była na oddaleniu. I zebrania tylko szkoła teokratyczna i służba mieliśmy razem ze zborem, a te w grupach tych małych normalnie osobno, no i niedzielne zebranie też, strażnica i osobno wykład, który był raz na 2 tygodnie w ogóle też, bo nie było osób, które mogły go wygłosić. No ale też pamiętam, że jak tam do nas ktoś przyjeżdżał, żeby zbiórki przeprowadzać, no to też tak było średnio, chociaż w pewnym momencie się trochę ta grupa ruszyła, no nie? Ale tak jak dzisiaj patrzę, kto w ogóle został z tych osób z tamtych lat, to chyba 2 osoby z 20. Aha, no zostały właśnie. Może 3. Może ze 2 zmarły, bo były już w podeszłym wieku, 3 zmarły, a reszta poza zborem. No nie? No właśnie. Takie poruszenie w tych latach 90. było, później początek lat, po roku 2000 też. No a a jeśli chodzi o twoje zadania w zborze, no bo jako mężczyzna, żeby dostać zadania w zborze, no najpierw żeby zostać sługą, no to musieli cię trochę wypróbować. Zajmowałeś się jakimiś zaszczytnymi zadaniami w zborze? Na początku jeszcze może zanim zostać sługą, a potem już jako sługa? No to zanim zostałem sługą, to tak, to te zbiórki tam prowadziłem, czasami na studium książki, jak nie było tam innego starszego, tylko ten dziadek, bo on prowadził to studium książki, no to tam modlitwę na koniec tam tego zebrania miałem, takie pomniejsze jakieś tam role były. No, a później jak już sługą pomocniczym zostałem, to wtedy więcej miałem zadań, no, wtedy pamiętam, że się nazywało sługa terenu. Mhm. Tak, czyli zajmowałem się tym, żeby głosiciele dostawali malutkie takie mapki z uliczkami, no i tam prowadziłem nad tym jakąś tam pieczę, tak, czy ten teren jest zgłoszony, czy regularnie, i aktualizowanie tych map i tak dalej. No i ja mam pamięć, to był kawał roboty, ludzie, tam było, nie wiem, chyba z tych map z 60 czy 70, ojej, ja jak urzędnik siedziałem przy biurku i miałem stertę papierów i to wszystko tam flamastrami kreśliłem, zaznaczałem, podkreślałem. No coś o tym wiem, bo ja też się tym zajmowałem. O, no to właśnie, to znasz te. No. Tak, godziny po prostu. No. To było mnóstwo czasu, no. Tak. No, okej. No i co, i życie zborze, normalnie kariera przebiegała, aż zostałeś starszym. Tak, starszym dopiero zostałem, ja zauważyłem, że to jest często właśnie w organizacji Świadków Jehowy, tak, jak się ożeniłem, no i mi się dziecko urodziło, to zaraz niedługo po tym zostałem starszym. Co na nieszczęście mojej żony niestety, bo no, sama praktycznie tym dzieckiem się zajmowała, bo akurat u nas wtedy, jak ja zostałem starszym, to był jakiś wysyp komitetów sądowniczych, jakichś spotkań, jakichś reorganizacji podziałów zborów i ona biedna siedziała, płakała, wiesz, po nocach, bo wiesz, dzieciak nie chciał spać, wiesz, tak, bo wiadomo, że jak to z małym dzieckiem, kolka, ząbki rosną, coś tam, a ja wiecznie na jakieś spotkania i ja wam powiem, że ja z tych spotkań komitetów to było czasami, że o 1:00 w nocy na przykład wracałem czy coś, nie? No, to... no tak, trzeba się było zajmować owieczkami w zborze. Tak, ona płakała, ale mówiła idź, bo to ważniejsze, bo to dla Boga, tak, ja sobie poradzę, nie? No ale ile ona się nacierpiała, a ja patrząc na to, co się dzieje, tak, ale no człowiek taki był wewnętrznie rozbity, tak, i no to tak jak wspomniałem, tego czarusia sprzed wiośnia, no jednak pierestrojka to cała ważniejsza była. No, dzisiaj uważam to za głupotę, że to bardzo źle zrobiłem. Tak. Nawet w Izraelu, jak pamiętacie, tam z Biblii było napisane, że jak żołnierz się ożenił, to przez chyba tam pierwsze 2 lata na wojnie w ogóle nie szedł. Z tego powodu, nie? I to mnie zastanawia, czemu takiej zasady w zboże nie zastosowali. No tak, bo ty powiedziałeś, że jak się dziecko rodzi, jak się ożeni, jak się dziecko rodzi, no bo wreszcie można to wymaganie spełnić, że dobrze przewodzący swemu domowi, no wcześniej nie mógł przewodzić. Tak, a poza tym jest jeszcze druga sprawa, że jak jesteś kawalerem, to ci się zawsze może trafić jakiś seks przygodny, niechcący, albo jakaś miłość do człowieka ze świata, no i wtedy co? Tutaj... No co ciekawe, no. No. No tak, na wszelki wypadek go nie mianujmy. No zresztą u nas w zborze też były takie rzadko kawalerów mianowano. Rzadko kawaler. Tak. Najczęściej właśnie żonaty. A też coś takiego było, że jak dzieci się pojawiały, to wiele osób awansowało. Mhm. Oczywiście to nie reguła, bo czasem niektórzy zaczynali tak się wykazywać duchowo już na przykład, nie wiem, po 40 czy 50 i dopiero wtedy już dzieci dorosłe i dopiero wtedy ich mianowano, nie? Ale... Tak. Mhm. Tak, ale to chyba taki model, jak to powiedzieć, taki model taka rodzina właśnie, gdzie jest mąż, żona i dziecko, to jest taki idealny dla nich, że można teraz wstawić w ten piękny obrazek zboru, bo tak no, będzie pięknie i kolorowo. Znaczy nie mam żadnych dowodów na to, taka luźna myśl, bo wiadomo, jak się dzieci pojawiają, to bardzo łatwo jest odejść od zboru, bo a to właśnie kolka, a to choroba, a to coś tam. I często na przykład może być tak, że to dziecko jest ważniejsze niż zebranie i może w jakiś sposób związując tych mężczyzn, no to wiedzą, że potem reszta rodziny pójdzie za nimi, no nie? Jak już oni będą związani mocno z organizacją, a jak takiego się nie zaangażuje, to może nie będzie miał co robić, zajmie się tymi dziećmi i stwierdzi, że woli pospać sobie. Nie wiem, znaczy to jest takie naciągane, ale taka luźna myśl. Kto wie, czy tak nie jest właśnie w niektórych przypadkach, żeby jednak związać tą osobę mocniej, ten sznur potrójny, żeby tam na tobie zaciągnąć. Ja w ogóle tak miałem zadać takie pytanie, jak się zostaje starszym, no ale w sumie odpowiedziałeś, no ożenić się, zrobić dziecko to już jakiś jest ten, ale jakieś jeszcze inne były czynniki, dzięki którym mogłeś zostać tym starszym? Oczywiście na 100% godzinki w służbie się liczą. Mhm. Jak chodzisz do głoszenia dużo, podejmujesz służbę pionierską w momentach, kiedy jest to od ciebie oczekiwane, czyli tam, nie wiem, przed pamiątką, wizyta nadzorcy obwodu, a jakbyś był pionierem stałym, to już było w ogóle super. I to myślę, że ma duży wpływ, bo mógłbyś być w zborze latami, mógłbyś być dobrym człowiekiem, nie wiem, staruszką zakupy nosić, pomagać, nikt by cię nie zauważył, nikt by cię nie zamianował. I taka była niepisana reguła, a może i była kiedyś napisana, nie wiem, że jak 10 godzin w miesiącu w służbie nie spełniałeś albo nie spędzałeś, albo poniżej przeciętnej krajowej, no to takich kandydatów w ogóle się nie brało na to, żeby ich zamianować, nie? Czyli tak jak w firmie, jak masz dobre wyniki sprzedaży albo dużo jeździsz w terenie i promujesz produkt, politykę firmy, to cię wsadzimy na stanowisko wyżej, bo jesteś zaangażowany, bo działasz. No, wydaje mi się, że chyba była pisana, bo jakiś list czytałem, ale u nas to się mówiło, że ty masz pracować na zbór, a nie zbór na ciebie. I brano pod uwagę średnią zboru, o którą tam gdzieś starsi co jakiś czas mówili, bo ona u nas była chyba wyższa niż było 12 godzin, nie 10, jak tam gdzieś średnio, no. Mhm. Tak. Ale w ogóle tak, zastanawia mnie jeszcze, bo ja starszy nie zostałem. Wydaje mi się, że ja za dużo mówiłem, ale zawsze starszych odbierałem w taki sposób, że wiesz, no najpierw jesteś tym sługą, a w pewnym momencie puszczą cię do swojego grona. Musisz trochę, nie za dużo się rzucać tam, mówić tak to w zasadzie, co chcą usłyszeć, że nadajesz się, ty im za bardzo tam nie zburzysz tego porządku w tym gronie, bo pewnie w tej swojej karierze starszego gdzieś tam, tak zakładam, że jakieś inne zamianowania się pojawiły i brałeś udział w rozmowach, kogo możemy zamianować. A ja na przykład brałem często udział w spotkaniach starszych i sług, gdzie był moment, no to teraz cudzy do widzenia. No i tam te ustalenia, kto tam się nadaje, no to pewnie wtedy się odbywały. Tak. Ale ja na przykład, ja dosyć byłem świadomy, że ja za dużo mówię, bo starsi w zborze, wiesz, tam mówili, przyjeżdżał nadzorca wody i mówił, no to jak się tam wam udaje do tej rady zastosować? I starsi, no tak, pięknie, tu głosimy tereny, tak, głosimy to, co nam powiedzieć, to robimy. A po czym ja, po wypowiedzi starszego chciałem powiedzieć, wiesz co tam bracie, nie do końca bym się z tym zgodził, ponieważ... Byłem spalony, no nie? Ponieważ powiedziałeś tak i tak, żebyśmy robili i część oczywiście grup się do tego stosuje, a część grup się nie stosuje, no nie? Tak. I wiesz, o, no to już ja już wiem, że miałem tam, no, albo padała na zebraniu... Na zebraniu ktoś, była zmiana ze szkoły teokratycznej na zebranie życia i służby, coś, taka była zmiana, no i nadzorca obwodu, i ten co prowadził tą szkołę, no to powiedział, no to teraz zebranie szkoły teokratycznej, no nie użył starego nazewnictwa zamiast nowego. No i później na tym spotkaniu starszych i sług, jak tam się wam bracia udaje zastosować do tego, żeby nowe nazwy... Ja już wiedziałem, do czego on tam uderza, no bo ja wyłapywałem takie szczegóły. Aha. I starsi tak, stosujemy nowe nazewnictwo, bardzo ładnie nam to wychodzi, a po czym ja, wiesz, mówię, no masz rację, wiele osób się stosuje, ale no niestety zdarza się nawet bardzo często używać starego nazewnictwa. Aha. I wiesz, no to ja wiem, że byłem spalony, już się nie nadawałem, no bo wejdę do grona starszych i będę im tam... Już miałeś głosu tego starszego, tak. Już by nie zagłosował na ciebie, no. Już na niego duch nie spłynie. Więc trochę jakbyś opowiedział o tym, jak to z perspektywy też wyglądało, żeby, no później jako starszy, żeby wpuścić do tego swojego grona takich młodych... Młodzików albo, no niekoniecznie młodzików w sensie wieku, no nie? Tak. Tu masz zupełnie rację, bo to tak właśnie było, że się obserwowało takiego kandydata i ja byłem też tak obserwowany, że dawali mi jakieś tam zadania, no i patrzyli, tak, jak się z tego wywiązuje, czy narzekam, czy nie narzekam, wiesz. I teraz mi się przypomniało, w zasadzie jak o tym wspomniałeś, że faktycznie chyba zanim ja sługą pomocniczym zostałem, ja pamiętam wtedy chodziłem do szkoły zaocznej, do ogólniaka i chciałem iść na studniówkę. I wtedy afera się rozkręciła w gronie, nadzorca był akurat, zaraz była obsługa, no i na poważną rozmowę tam z 2 krawatami, nie z 3 chyba byłem, no i powiedzieli, że to nie jest dobra droga, bo to nie jest dobry przykład do zboru, jeżeli ty pójdziesz na studniówkę, chcesz się ubiegać jako sługa pomocniczy wtedy jeszcze. No i wiecie, dla mnie nie było takim samym wielkim wyzwaniem, bo ja jako młody człowiek to na tylu imprezach byłem, że tam jedna więcej dla mnie to nie miała żadnego znaczenia i faktycznie zrezygnowałem z tej studniówki, nie poszedłem na tę studniówkę i mi się zdaje, o ile dobrze pamiętam, to już trochę czasu minęło, że to jakoś niedużo dłużej już później to zamianowanie mnie na sługę było i to był chyba wtedy test dla mnie takiej lojalności, czy ja tam nie przekładam jakieś tam swoje cele na cele zborowe, nie? Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, nie, patrzyło się na to, czy brat jest pokorny, tak to ładnie mówili językiem biblijnym, czy jest pokorny, a tak naprawdę, no, czy ty jesteś wystarczająco głupi, żeby się na wszystko zgodzić, co ci powiedzą. Nie? No to właśnie to ciekawe, bo mi, ja to słyszałem, że pokorny, tylko mi ta pokora bardzo się gryzła z obłudą, no nie? Przyjeżdżał starszy i go wszyscy w tyłek całują, tak jest, znaczy starszy w sensie nadzorca obwodu. No. A dla mnie to było bardzo obłudne, no nie? Mi się to nie zgadzało, chociaż wiesz, ja byłem taki trochę zasadniczy, bo jak tak było napisane, w list przyszedł, tak jest napisane, tak mamy robić i koniec. A tu starsi próbują w zborze kombinować, żeby nadzorca obwodu się nie zorientował. No i to mi nie pasowało. Ja myślę, że bardzo dobrze, że cię nie zamianowali. Byłbyś takim strasznie starszym, właśnie tak napisali i może byśmy nigdy nie odeszli, byśmy się okopali w jakimś zborze. I byś był taki, jak to niektórzy mówiliśmy, że zdarza się tutaj, na przykład jest mało starszych w zborze, jest jeden taki właśnie zasadniczy, charyzmatyczny i tam potem jest, że nie można usiąść z przodu w samochodzie, albo inne akcje się dzieją. Tak, to jakby było, wiesz, że ja nakłoniłem moją żonę do tego, żeby zrezygnowała ze studiów, moją przyszłą żonę jeszcze wtedy, ona do dzisiaj mi wypomina. No nie dziwię się. No. Taki człowiek głupi, tak za przeproszeniem sprany ten łeb miał. No. Okej. To zostajesz starszym, jeszcze tak się do tego momentu, i dostajesz tajną wiedzę. Mhm. Czyli książkę Paście Trzodę Bożą. Wtedy nie wiem, czy ona tak się jeszcze nazywała? Zawsze tak się nazywała? Chyba. Tak, to... chyba tak. W ogóle jak to jest? No nie? Bo tak czekasz, pewnie ona jest takim mitycznym gralem przez te wszystkie lata i nagle ją dostajesz i... Całą noc czytasz. Czy to coś zmienia? Czy tak mówisz, o wow, nie wiedziałam, no opowiedz. No wiecie co, to tak jak oni powiedzieli wtedy, że ja będę usługiwał, zapytali mnie, głupio zrobili, w ogóle byłem przed zebraniem, zapytali, czy chcę usługiwać jako starszy, no i tam zapytali oczywiście te swoje pytania, czy nigdy nie molestowałem jakiegoś dziecka. A to już wtedy było? Tak. A może czekaj, może to ja pytałem ludzi już później, wiesz? Tak, bo wydaje mi się, że to dopiero było po jakichś zmianach to pytanie później. I ciekawe, tak. Czy ktoś by się przyznał szczerze. Tak, swoją drogą. No. Ale było pytanie na pewno o ciężki grzech, to na 100% było. Tak, czy nie masz ukrytego grzechu? Tak. No i oni powiedzieli, no to dobrze, że będę usługiwał jako starszy. Ja na tym zebraniu wtedy wysiedzieć nie mogłem, siedziałem jak miał robaki, żona się na mnie patrzyła, co mi się dzieje, nie? No i wtedy właśnie powiedzieli, to było zebranie niedzielne, a dopiero w czwartek mieli to ogłosić, no ale ja już taki znerwisowany byłem i dostałem tą książkę, to ja po chmurach do domu z tą książką biegłem, wiesz, ja tylko czekałem, aż one później tam dzieciaki układać spać, a ja do lektury wtedy, nie? No i od czego zacząłem? Od seksu. Sprawy sądownicze. No. Ojku. No ale tak w sumie jak zacząłem to czytać, to tam... zawiedziony troszeczkę byłem, bo mi się wydawało, że tam będzie faktycznie jakaś magiczna wiedza, to tam było takie ze strażnicy jakieś rzeczy, a reszta to była taka korporacyjna papka, co zrobić jak wtedy i tak nie byłem pod wrażeniem tego. Ja teraz jak czytam tę książkę, nie to, że ja ją czytam, ale jak teraz już z takim umysłem nieświadkowskim, jak tę książkę czytałem, to ona mi się teraz ciekawsza wydaje, bo ja dużo więcej rzeczy dostrzegłem niż wtedy dostrzegałem. Mhm. Dużo więcej manipulacji, dużo więcej jakiejś, można powiedzieć, złej woli organizacji, tak? Organizacja pewne rzeczy chciała ukryć czy coś, a wtedy dla mnie to tak przez różowe okulary to wszystko czytałem. No i to taki, byłem bardzo podekscytowany tym wszystkim, nie? Mhm. Jedynie, co mnie zawsze dziwiło, że już później, dlaczego my musimy chować tą książkę? Właśnie o to chciałem zapytać. Chciałem o to zapytać, ponieważ ja pamiętam taką jedną imprezę, spotkanie po zebraniu w 3 małżeństwa i tam było 2 czy 3 starszych i 2 sług, no nie? No i tam część z nich miała żony, chyba tylko jeden był, no nie? Kawalerem, ale nieistotne. I taki temat, że no nie można czytać, nawet jakby się przypadkiem taką książkę zobaczyło, żona jak sprząta, to nie może tego czytać, bo zostanie odstępcą, jak ją przeczyta. Z automatu jest odstępcą i my jako słudzy też nie możemy. To jest zakazana książka, no i oni opowiadali, jak to chowają, jak na klucz zamykają tę książkę przed żonami, żeby tam przypadkiem ją nie kusiło, żeby, wiesz, jako osoba, która nigdy tego nie miała w rękach, tylko gdzieś tam widziała, albo starszy, może ze 2 razy pokazał im jakiś fragment wcześniej, to ja właśnie myślałem, że tam będzie nie wiadomo jaka wiedza. To tak. Normalnie nowe zwoje mam otwarte, no nie? Tak jak w Apokalipsie i Objawieniu Jana tam jest, że nowe zwoje. Mówię, jejku, co tam jest? Co tam jest takiego, że trzeba ukrywać to przed wszystkimi? Więc jak ty chowałeś tę książkę przed żoną i jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jak to rozumiałeś? Wiesz co, ja nie chowałem. Ja normalnie w półce z moimi książkami trzymałem. Ale tata mój też nie chował. Mama mówiła, że ona nigdy nie miała otwierać, no to nie otwierała, nie? Dla mnie to było tak oczywiste. Ja to, wiesz co, miałem taką świadomość jeszcze, jak nie będąc starszy, że jakbym dostał taką książkę i bym ją zaczął czytać, to by mnie spaliło coś. No właśnie. Tak. Ale ogólnie z tymi książkami to jest taka troszeczkę zagrywka psychologiczna według mnie, bo zobacz, starsi swoją książkę dostawali, pionierzy swoją książkę dostawali, ktoś, kto był słodny do tego grona, nie mógł tej książki czytać, był to wielki przywilej, czyli dla mnie to coś, co nie przedstawia jakiejś nadzwyczajnej wartości, zostało to jakby wyhodowane do rangi takiego nie wiadomo czego, ojejku, nie? Jak była taka aplikacja za 1000 zł czy coś i w sumie jedyne co był, to był szpan, że ją masz, że cię stać na wydanie na tą aplikację. No. I ona się jakoś tam, jestem bogaty, tak. I kupowałeś sobie... I ona nic nie robiła. $1000 i ją miałeś w telefonie i tak. Otwierałeś, jesteś bogaty. No, dziękuję. No. Tak. To jest na tej zasadzie, jak kiedyś tam w Amwayu zostawałeś jakimś tam diamentem, czy tam kimkolwiek, ja już nie pamiętam dokładnie tego. I już tam guzik, co znaczyło, nie przykładało się to na jakiekolwiek korzyści dla ciebie, czy dla innych, tylko to była forma psychologiczna takiego, tak kija i marchewkę, jak nie będziesz się starał, to tego nie osiągniesz, tego nie dostaniesz, jak się będziesz starał, to wtedy to dostaniesz i wtedy powiesz wszystkim, mam to, tak? Tak. W ogóle tak, ciekawi mnie, ja bym kiedyś, jak trafimy w rozmowie na żonę starszego, to musimy ją zapytać, czy na pewno nigdy nie zajrzała. To taka jedna rzecz. A druga, to tak chciałem cię zapytać, tak jak teraz z perspektywy czasu patrzysz i masz tę wiedzę, to jak myślisz, dlaczego chociaż trochę o tym powiedzieć, dlaczego ona musiała być ukrywana przed innymi, ta książka i ta treść, która w niej jest zawarta? Ja myślę, że tak. Starsi tego nie wiedzieli, ja tego też nie byłem świadomy, ale dzisiaj z perspektywy wszystkich informacji to prawdopodobnie konsekwencje prawne dla organizacji, tak? Bo tam jednak jest o krwi. Jak postępować w sprawie, gdy ktoś tam nie przyjmie krwi, tak? Wtedy starsi i zbór, oczywiście ci, którzy tam mają w zborze jakieś funkcje, są dosyć mocno w to zaangażowani. Jeżeli by to gdzieś wypłynęło, że jest taka presja stosowana na członków zboru, że ktoś chodzi i drepcze za nimi w szpitalu, czy oni wezmą krew, czy nie, no to by się z tego zrobiła afera, jeżeli to by było ogólnodostępne. Druga sprawa, ja nie pamiętam, jak wtedy w tej książce było, w tej mojej wersji, którą ja wtedy dostałem, jak tam była sprawa ujęta nadużycie na dzieciach, ale też z tego, co dobrze pamiętam, nie wolno takich rzeczy było zgłaszać gdzieś tam na policję czy gdzieś tam, bo wiadomo, że w zborze tak są bracia, którzy o to dbają, się tym zajmują, no i wtedy tak trzeba było to, no droga była taka, że wszystko musiało w zborze zostawać, nie? Tylko, że to nie było przedstawione to jako, że musimy unikać konsekwencji prawnych, bo nikt tego nie powiedział, tak? Tylko Jehowa czuwa nad tym wszystkim, jego duch i to musi być wszystko w zborze rozwiązane, żeby nie było ujmy dla zboru gdzieś tam na zewnątrz. Nie? I myślę, że to jest taki też tak. jedna z przyczyn. A druga z przyczyn, jeżeli by na przykład w zborze wszyscy mieli dostęp do tej książki, no to wtedy byłoby też starszym trudniej o autorytet, bo wtedy, jeżeli by starszy jakąś głupotę palnął, albo by się grono, nie wiem, źle coś oceniło, to ktoś, kto czytał tę książkę i byłby bardziej intelektualnie rozwinięty od tych starszych, by im pokazał, słuchajcie, tutaj jest błąd, tutaj źle zrobiliście. Nie? A tak to były wszelkie te spekulacje takie ucięte, bo nikt nie mógł nic im udowodnić, nikt nie wiedział, co w tej książce jest napisane. To nie było wtedy, że w internecie sobie ściągnąłeś, przeczytałeś, to dopiero teraz ten konflikt mamy, nie? Bo nie każdy wie, ale jak starszym ktoś przestawał być, to taką książkę musiał oddać. Tak. Więc to proszę bardzo. No dzisiaj jak ktoś tę książkę ma w PDF-ie, w EPUB-ie, no to co za problem mieć kopię tego pliku, tak. No nie? W ogóle chyba na to się nie przygotowali, na tę rewolucję. Zresztą ta książka bardzo długo nie była dostępna w postaci elektronicznej. A wiesz, nawet żeby ją gdzieś tam skserować, no to wtedy jeszcze lata 90., początek lat 2000 to było wyzwanie mimo wszystko. Oczywiście. A dzisiaj no to jest... To jest bez problemu dostępne, więc nawet ja się zastanawiam, jak dzisiaj ktoś przestaje być starszy i każe mu oddać tę książkę, jaki w ogóle jest cel tego? To jest totalnie bez sensu. Tak. No. Chociaż ja jeszcze takie przemyślenie mam, że dlaczego to była taka tajemna wiedza, bo ja na przykład znając te myśli z tej książki, wiedziałem, jak rozmawiać ze starszymi, żeby mnie nie wykluczyli. A, to też racja, no dobrze, słusznie zauważyłeś, tak. Ja wiedziałem, co im powiedzieć, Sara wiedziała, jak mają powiedzieć, żeby się odczepili, no bo tam były procedury. Jeżeli głosicie, zachowuj się tak, no to odpuśćcie, nie podejmujcie działań sądowniczych. Tak. I to było dosyć łatwe wtedy, więc myślę, że to też miało duży wpływ na to, że tam ta wiedza taka tajna, że ona była taka tajna, że była tak ukrywana. Nie? Tak, tak, słusznie zauważyłeś, bo tam był dosyć spory rozdział o rozpoznawaniu skruchy, jak starsi rozpoznają skruchę. No to przecież przepis dla tych, którzy tam chcieli coś zakombinować może. No ja wiesz co, faktycznie nie pomyślałem o tym, ale faktycznie tak. Ty mi się skojarzysz z jakimiś serialami, w których siedziałam i w Ameryce i tam przecież coś tam, nie będę rozmawiał bez, nie wiem, adwokata, bo znam swoje prawa, nie? A jakby, tak. Jak jesteś na tym komitecie, no to nie znasz swoich praw i w sumie jedynie przeczytanie tej książki daje ci w ogóle jakąś wiedzę, co cię może spotkać, jakie są procedury. No, to wiecie co, to kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, w latach 90. jak, no nie wiem, to nawet i później, jak już się internet zaczynał, to ludzie w gry grali komputerowe i na internecie można było dostać kody, żeby przejść do następnego levelu. To ta książka to była takim kodem, że jak miałeś ten kod, to mogłeś przeskoczyć starszych. No, tak i wiesz, jeszcze jak taki starszy nie był tak dobrze ogarnięty, to łatwo było go oszukać, że przejawiasz skruchę, no bo ja w ogóle pamiętam takie rozmowy pomiędzy nami, albo już na przykład mój tam przyjaciel został starszym, byliśmy sługami, on został starszym i wiesz, tam czasami może palną za dużo, może czasami starsi w ogóle mówili za dużo, jak gdzieś tam była jakaś imprezka, no nie? To też jest ciekawy temat, ale zaraz uciekło mi, co chciałem powiedzieć. Że na przykład jako starsi, to jak na przykład jakieś działania sądownicze tam opowiadali, no z taką rozmową rozmawialiśmy i zapytaliśmy ją o to i że to na przykład ta historia, no nie wiem czy to w ogóle jest też miejska legenda, ale ja już to słyszałem wiele razy, że są jakiś tam komitet sądowniczy, para, no i już wiesz, niby, że skruchę okazują, a na koniec się ten starszy pyta, no ale już tak niby po przyjacielsku się pyta, no a nie baliście się, że ona zajdzie w ciążę? A ten, nie, kupiliśmy prezerwatywy. Pach! Tak. Duch Jehowy zstąpił na starszego, bo on zadał odpowiednie pytanie, dlatego, że kupili prezerwatywy, to planowali te działania, planowali z góry na rzecz uczynków ciała. Nie ma skruchy. Nie była to chwila słabości. Tak, więc jeżeli ktoś się do tego przyznał, no to był był wykluczany, no bo to wiadomo, to nie jest skrucha. To, że żałowali, że to było rozsądne, że te prezerwatywy kupili i że ich użyli, to już pomijając. Albo historia, już nie pamiętam taki był brat, co go z alkohol wykluczali, przywracali, wykluczali, przywracali. Też jakieś tam pytanie recydywa. Tak, no i jakieś to pytanie ten starszy zadał, tam mi opowiadał, już teraz nie pamiętam, ale jakby to miał być dowód tego, że tam duch Jehowy nad tym czuwa, że oni co mają powiedzieć, jak powiedzą. Więc, a ty w ogóle uczestniczyłeś w takich działaniach sądowniczych nad różnymi osobami? Tak. Mógłbyś opowiedzieć, może bez szczegółów wiadomo, bo do tego też mam pewną refleksję, ale jak z twojej perspektywy takie działania sądownicze, te komitety wyglądały? Tak, czyli to wyglądało w ten sposób, że no, jakieś tam zarzuty były wobec jakiejś osoby. Dwóch starszych szło potwierdzać na rozmowę, czy faktycznie tak się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Przychodzili do całego grona w zborze z tymi wieściami, no i wtedy grono starszych, dajmy na to, nie wiem, 5 ich jest, podejmuje decyzję, czy trzeba powołać komitet sądowniczy, czy nie. Oczywiście tutaj najpierw się zaglądało do książki starszej, dla starszych, a nie do Biblii. Tak? I wtedy z książki dla starszych się czytało tam informacje, które tam, co procedura mówi. No i tam było podparte wersetami. No i jeżeli taki komitet był, no doszli do wniosku starszych, że komitet będzie powołany, no to dobra, to trzy osoby musiały być w komitecie. No i wtedy następowało wybieranie osób do komitetu, musiał być przewodniczący komitetu, no i tam i dwóch jeszcze dodatkowych starszych, no i tam patrzyli, kto tam najlepiej by się do tego nadawał i tak dalej. To tam różne były decyzje w zależności od osoby, która była tym winowajcą, że tak powiem. No i żeby nie był ktoś na przykład z rodziny, tak, jeżeli to na przykład był mój siostrzeniec albo ktoś, no to wtedy ja bym nie mógł brać udziału w takim komitecie. Albo, nie wiem, na przykład jak ja miałem konflikt z tą osobą, nie wiem, w przeszłości jakiś, no to też raczej nie, także to pod tym względem to jakieś tam miało ręce i nogi, nie? No i trzeba było przygotować zarzut tej osobie, tak, jakieś tam wersety, aha, słuchaj, popełniłeś tutaj, nie wiem, cudzołóstwo, no i tutaj werset ten i będziesz na tej podstawie tam sądzony i spotykasz się, nie? No i taki komitet później się spotykał z tą osobą, no i ta osoba tam mówiła swoją wersję tam wydarzeń i tak dalej. Jeżeli tam nie mieliśmy żadnych wątpliwości, no to wypraszało się taką osobę z komitetu, no i była narada. Jeżeli były jakieś wątpliwości, no to trzeba było tam, nie wiem, na przykład sprawę jeszcze przełożyć i gdzieś tam jeszcze dopytać drugą stronę, na przykład jeżeli druga strona brała udział w tym przewinieniu jakimś. A tak to później tak starsi, już nie pamiętam, czy my wyciągaliśmy najpierw książkę, ją czytaliśmy i się później modliliśmy, co z tą osobą zrobić, bo przy tej osobie tej książki nie wyciągaliśmy, jak ona wychodziła na zewnątrz, do innego pokoju, na zewnątrz sali, czy gdziekolwiek tam. Przepraszam. No i wtedy zapadała ta decyzja czasami, że no tak, czy ta osoba zostaje, czy nie zostaje w zborze, czy ewentualnie jakieś ograniczenia. Czasami bywało tak, że no jakieś tam wątpliwości grono miało, no to na przykład mówiło, że jeszcze jedno spotkanie będzie tam powołane, albo trzeba do biura oddziału zadzwonić, ale to się rzadko zdarzało. To już tam, jak ktoś na przykład, nie wiem, powiedział, że jak mnie wykluczycie, to ja się zabiję, to wtedy trzeba było zadzwonić do działu prawnego, co zrobić dalej. Ja nie miałem takiego przypadku, ale no podejrzewam, że takie były, skoro taki zapis w książce był. Tak, może ktoś czyta właśnie książkę. No, albo tak, no. No i później taka osoba wracała, no jeden ze starszych zapraszał z powrotem tę osobę, no, mówił, że już możesz przyjść, no i tam się mówiło, no tak, słuchaj, będziesz wykluczony na podstawie tego i tego, no i tam krótka instrukcja, tak, że na końcu sali, bo to wtedy jeszcze tak było, że na końcu sali musiał siadać, że nie mógł się witać, nie mógł utrzymywać kontaktu z innymi, z najbliższymi, to tylko taki kontakt, jeść, pić i wszystko, tak, nie jakieś tam zażyłe kontakty. No i tam się mówiło też, no co ma robić, żeby mógł wrócić do tej społeczności, nie? Tak, czyli no, musiał zaniechać tam haniebnego postępowania, jakieś tam inne rzeczy. No i później taka osoba była po prostu obserwowana, tak? Czy przychodzi na zebrania, czy próbuje kontakty nawiązywać z innymi i tak dalej. No i czasami nieraz bywało tak, że nie było to nigdzie napisane, ale jeżeli tam grzech był jakiś znany powszechnie w zborze, to oczywiste było, że taka osoba nie będzie przywrócona po 2 miesiącach z powrotem do zboru. Jeżeli coś tam było po cichu, coś się stało, to sprawa zupełnie inaczej wygląda. O jednej sprawie to wam jeszcze opowiem, takiej później troszeczkę, jeśli będzie okazja, nie? Jak ja już usługiwałem jako starszy. Tak, czyli od tego tak naprawdę, od tego jak znane było to przewinienie, to w dużej mierze zależało, jak ktoś szybko będzie mógł wrócić do zboru. A pamiętasz, tak. No bo za różne rzeczy świadkowie wykluczają. A pamiętasz, jakie najczęściej to były sytuacje, czego dotyczyły takie przewinienia? Jakiej kategorii to mam na myśli? Chyba, wiesz co, chyba najczęściej to były jakieś wykroczenia, jeśli chodzi o seks, o nieczystość, to chyba było najwięcej. Czasami się zdarzało, że odstępców wykluczałem. Dwa razy wykluczyłem odstępcę. Znaczy nie tego samego, tylko że tak. 2 przypadki były. Dzisiaj mam kontakt z nimi. Także to właśnie to bardzo ciekawe, no nie? No. A raz to była taka dziwna sprawa, wiecie co, to zaraz po zamianowaniu było i poszedłem na taki komitet sądowniczy, gdzie jedna para, jedno małżeństwo notorycznie pożyczała pieniądze w zborze i nie oddawała tym ludziom tych pieniędzy i kupowali sobie jakieś tam nowe rzeczy i nie oddawali. Nie wiem, czy tak głupio planowali, czy oni to z premedytacją robili. To był chyba wtedy jeden z moich pierwszych komitetów i te osoby były wykluczone. Ja to byłem taki wtedy w tym komitecie, można powiedzieć, troszeczkę taki na przystawkę. No bo trzeciego brakowało. No bo trzeciego brakowało. Na przyuczenie. Na przyuczenie. Ja zielonego pojęcia nie miałem i pamiętam, że tych 2 pozostałych starszych, jak oni mnie później chwalili po tym komitecie, że ja taki opanowany byłem, że ja tak sobie, że tak świetnie sobie dawałem radę. Ja nie wiedziałem, o co im chodzi. Ja nic nie odzywałem się. No, co oni gadają do mnie, nie? Ale rzeczywiście cała ta sprawa to dla mnie taka była troszeczkę też niezrozumiała. Mówię, jakieś sprawy finansowe, ludzie coś tam sobie Tak? No to jeżeli się umawiali na coś, tak? Jeżeli ktoś pożyczył pieniądze, no to dlaczego z góry się musi w to mieszać? Takie to dla mnie to było dziwne, nie? No, ale to był taki jeden z dziwniejszych komitetów, a tak to tam właśnie, tak jak wspomniałem, tam no, seks, najczęściej. Alkohol tak, jeszcze, no, alkohol jeszcze, no, papierosy rzadziej, ale alkohol tak. Mhm. No dobra, czyli mamy jesteś starszym, kariera starszego, tam pisałeś nam, że to z 10 lat tym starszym byłeś chyba, tak kojarzę tak, z tych dat, no tak, nie, coś tak. Koło tego. Mhm. Jak jesteś tym starszym, to no, bo tak, tą książkę przeczytałeś, nie stało się nic nadzwyczajnego, trochę takiej... Ja jej nigdy całej nie przeczytałem, szczerze ci powiem. No bo po co, no nie? O seksie przeczytałem i tak. No, dalej to... A nie było czasu na to, trzeba było zebranie na bieżąco przygotowywać wszystko, nie miałem czasu nawet zaglądać do tej książki. Mhm. No i jak jesteś takim starszym, to powiedz mi, bo to mnie też zastanawia, bo ja już jako sługa pomocniczy miałem coś takiego, takie poczucie trochę, że jestem lepszy. Ja to tak wprost nazywam, no nie? Żeby było łatwiej zrozumieć. Nie chodziłem, no jestem od was lepszy, ale teraz jak tak patrzę, to miałem trochę coś takiego, że no jestem wybrany, że to jest przywilej, no nie? Czy miałeś takie odczucia jako starszy zboru, coś takiego? Bo możesz przemawiać, wszyscy cię podziwiają i tak dalej. Wiesz co, nie. Dlatego, że ja nigdy nie byłem wytrawnym mówcą. Ja nie lubiałem swoich wykładów. Ja się na swoich wykładach nudziłem, nie lubiałem, tym bardziej chyba ludzi, którzy mnie słuchali. Ale wiesz, jakie uczucie mi cały czas towarzyszyło, że ja ciągle jestem na świeczniku, że ja muszę wszystko robić tak, żeby nikogo nie zgorszyć. Ja muszę wszystko robić dobrze, że muszę się starać bardziej niż inni. I ciągle czułem taki oddech innych na plecach, że każdy na mnie patrzy, wiesz, i to było takie, z jednej strony to mi jakoś dawało paliwo, że ja mogę coś dla tych ludzi robić, a z drugiej strony było to strasznie męczące i wycieńczające, że ciągle musiałem się oglądać, czy jak ktoś zinterpretuje moje kroki, jak ktoś popatrzy na to, co ja zrobię. I to chyba na tyle mi nie dawało spokoju, że ja chyba nie mogłem za bardzo jakoś tak uwolnić tych swoich myśli i pomyśleć, jak to fajnie, jestem starszy, jak mi dobrze. I chyba to chyba zabijało we mnie tą radość, czy cieszenie się z jakiejś takiej, z takiego, jakby to powiedzieć, no, przywileju, tak jak oni to mówią. Dobra, wiesz co, zaraz chciałbym przejść już do tego wzbudzania, ale jeszcze jedną rzecz zapytam, bo na przykład wiele osób, które no, głównie były świadków, ale w sumie w zborze też takie głosy się pojawiają, że starszym więcej wolno. Czy na przykład zdarzały się takie sytuacje, że przez to, że ktoś jest starszym, to na przykład nie był wykluczony, tylko stracił przywilej, albo że mógł więcej, no bo jest starszym. No to... Tak, i to właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, co ci wspomniałem chwilę wcześniej. I to był chyba, wiesz co, pierwszy krok taki mój wstecz, chociaż to był taki bardzo krótki krok wstecz i szybko to z siebie wyparłem, ale wtedy właśnie zacząłem się zastanawiać troszeczkę nad tym. Otóż było tak, że w zborze mieliśmy takiego współstarszego, to był mój kolega też między innymi, no i on był, wiesz co, starszym zboru już chyba tam, nie wiem, może ze 2 lata, może więcej, już teraz to mi jest ciężko powiedzieć. I była obsługa, przyjechał nadzorca obwodu i on powiedział, przyszedł, mówi, że ma coś bardzo ważnego nam do powiedzenia w gronie, że chce, żebyś chwilę czasu poświęcił. No wiesz, no mówię, okej, nie, tam nic nie myślałem jakoś tam, że to jakaś wielka rzecz będzie, a on powiedział, że ze swoją żoną przed ślubem współżył, nie? A on już usługiwał, tak jak wspomniałem, jako starszy już chyba ze 2 lata, a jego żona była pionierką, ojejku, odkąd pamiętam, nie wiem, 10 lat może ileś, ona chyba nawet do tej pory jest pionierką. I oni, wiesz, przed ślubem współżyli ze sobą i tak, czyli to wynika z tego, że on tak, jak został zamianowany na sługę, chyba że może był wtedy sługą, nie wiem, ale w każdym razie na pewno jak starszym był, no to nie przyznał się, nie powiedział, że ma jakiś ciężki grzech na sumieniu, nie? I został zamarnowany. Ja się zacząłem wtedy zastanawiać, mówię, kurde, jaki tutaj Duch Boży, kto to przegapił, jak to się stało, nie? Mhm. Ale konsekwencja tego była taka, że nadzorca podróżujący powiedział, no słuchaj, skoro ty już usługujesz tyle czasu, i żona jest pionierką, to znaczy, że Jehowa wam błogosławi, także tutaj nie ma sensu robić z tego cokolwiek, tak? Jakieś wielkie afery. I jakoś tam palną taką głupotę, to przeproś Jehowę w modlitwie, tak? Znaczy, to było wszystko poważnie, nie? Tak, ja wiem. Poważnie, no, musisz przeprosić Jehowę w modlitwie, bo to, że przeproś Jehowę w modlitwie, będzie cool, będziecie dalej ty pionierką, a on będzie ten. Co jeszcze ciekawego, on powiedział, ten nadzorca podróżujący, opowiedział przypadek, tak żeby chyba tą sprawę tak przygłaskać, mówi, no kiedyś taka była też sytuacja, że nadzorca podróżujący jeździł odwiedzać zbór i tam miał siostrę taką, którą jeździły sobie tam, seksik z nią uprawiał. Co pół roku, no. Może obsługiwał ją też między obsługami. Ale... No, ale w każdym razie on to powiedział, że siostra wtedy o niczym nikomu nie powiedziała, brat też nikomu o tym nie powiedział. I wtedy powiedział, że no i sprawa się rozeszła, nie było w zborze zgorszenia, tak, a Jehowa tam dalej błogosławił, tylko teraz już czasu za dużo minęło, ja nie pamiętam, czy ten nadzorca został zdjęty z przywileju, czy po prostu przeniesiony gdzie indziej, tego nie wiem, nie pamiętam, wiesz, nie chcę kłamać, nie? Aha, no. Ale wtedy dla mnie to był taki szok, mówię, no to gdzie ten Duch Boży jest, myślę, jak to możliwe, że tak się stało, wiesz, ja taki oddany tej organizacji, taki, wiesz, tutaj w ten sposób, nie? Tak, bo kiedyś w ogóle to było tak, że jak nadal tak świadkowie mówią, że taki starszy, że jest mianowany Duchem Jehowy, tak? Duch Święty mianuje usługujących. No i kiedyś jeszcze to było tak, że przyjeżdżał nadzorca obwodu, no i starsi rekomendacje przedstawiali, no wiesz, planujemy tego, do zamianowania, no i szło pismo do biura oddziału. Tak. I tam w tym biurze na oddziału dostali jakąś kartę, no tego zawiadujmy. No i wiesz, jak ja tak patrzyłem wtedy, no to aha, no dobra, ten gdzieś tam Duch Jehowy, oni się modlą, no nie, analizują, czy ten może być, a zresztą to jest tylko dla nich imię, nazwisko, nic więcej, no nie, bo co tam oni wiedzą, no spojrzą w jakieś może statystyki, później się to zmieniło, że ten nadzorca obwodu, aha, no to jak mówicie, to go zamianujemy, no nie? Tak. Więc... Więc też mi się to nie kleiło, no nie? Później, no gdzie, gdzie ten Duch Jehowy jest? Skoro takie przypadki się dzieją, no nie? No ja ci powiem, to właśnie to też mnie zastanawiało, tak jak ty mówisz, a jeszcze też na komitetach sądowniczych czasami mi się wydawało, że te decyzje były niesłusznie podjęte i tak sobie myślałem, że dobra, nie będę się nad tym zastanawiał, jaka decyzja była podjęta, czy ktoś był słusznie wykluczony, czy niesłusznie, czy słusznie z przywilejów zdjęty. Mam nadzieję, że Jehowa gdzieś tam o to dba, chociaż ewidentnie na tacy było, że głupota została zrobiona, nie? Aha. To było ciekawe, wiesz, ale wypierałem te myśli z siebie, tak, że no to Jehowa na pewno to zadbał, no bo Jehowa się posługuje gronem starszych, a tak naprawdę ten los tego biednego człowieka, który przychodził na komitet, to tak naprawdę zależał od jakiejś, od serca tych ludzi, którzy go sądzili i od też jakiegoś poziomu intelektualnego tych osób, tak? Mhm. A nie to, czy tam Jehowa tam patrzył na to tak, czy tak. Ej, a powiedz mi, bo tak jak ten temat poruszyłeś, że na przykład jak wypraszało się tego winowajcę i była taka debata, wykluczamy czy nie wykluczamy, to tą decyzję o wykluczeniu podejmował ten przewodniczący, bo tego komitetu jest zawsze ten jeden główny, no nie? To on to podejmował, czy siedzieliście, no dobra, no ja jestem, żeby nie wykluczać, a ten drugi, no ja jestem, żeby wykluczać. No to twój głos jest decydujący. Tak to wyglądało? Nie, zawsze większość. Chyba myślę, dlatego jest 3, a nie 4. No właśnie. Sprawę szybko zakończyć, no. A przewodniczący to był tylko od tego, żeby pilnował, żeby wszystkie pytania były zadane, żeby wszystko było spisane, protokół potem zrobiony, czyli on był odpowiedzialny za to, żeby cały przebieg sprawy był taki po linii partii, że tak powiem. Czyli decyzja o tym, czy ktoś będzie wykluczony, zależała od głosowania 3 osób. Tak. Ale co ciekawe, też zauważyłem później z czasem, że jeżeli pierwsza się wypowiadała osoba, która miała największy autorytet, to często później sprawa szła właśnie w tym kierunku. No, to bardzo ciekawa rzecz. No. Ja mam nadzieję, że trochę świadków nas obejrzy i tak, mając te informacje, to... W tym badaniu, co oglądaliśmy, nie? Że siedzą ludzie i oglądają, mają powiedzieć, jakiej długości, która kreska jest najdłuższa. I są podstawieni i jedna jest jakby testowana, nie? I oni najpierw mówią to dobrze, a w pewnym momencie wszyscy mówią ewidentnie źle, nie? I w końcu ta dziewczyna, którą testują, to się ugina, mówi tak jak reszta, chociaż... No i tutaj mamy takiego z dobrą opinią starszego jeszcze autorytet w zborze, on mówi, no ewidentnie wykluczenie, a tu stoją tacy młodziki, myślą sobie, no tak mówi, tak musi być, nie? No, sam pamiętam nieraz taki dylemat, wiesz, jeszcze jak ja taki, wiesz, młody łepek zostałem tym starszym, a tu siedzieć i, wiesz, jakiś facet, co już ma tam, nie wiem, dłużej w zborze starszym jest niż ja żyję, i jak on się tak wypowiedział, to ty się zastanawiasz, kurczę, ja myślałem inaczej, nie? Ale nie będę się wychylał. Tak. I wtedy, wiesz, to jest kwestia sekund, minuty, dwóch, jaką decyzję podejmiesz, czy wybierzesz to, co on mówi, czy staniesz przy swoim, nie? I wiesz, nieraz ty po prostu naprawdę zgłupiałeś czasami, nie wiedziałeś, co zrobić. Nie? A jeszcze biorąc pod uwagę to, co wcześniej mówiliśmy, że do grona wpuścimy tylko takiego, co się nie będzie tam rzucał, to, tak. No to wynik często oczywisty jest. No, jedziemy. Tak. Oni nie lubią, wiesz, trząchać łódką, jak siedzą w niej, no to przecież po co trząchać się? No. Czyli tak, ale w tym momencie nie docierało to do ciebie, że coś tam było, ale tak powiedzieć, wypierałeś to, racjonalizowałeś. Tak. Aż w końcu jednak rysa pękła na tym twoim obrazie. No nie, to szkło zaczęło trzaskać. Co się stało? Dlaczego? Wiesz co, to tak stopniowo coraz bardziej przychodziło. Wiesz, to tutaj już jak przyjechałem do UK, to był chyba, tak jak teraz sobie próbowałem nieraz przypomnieć, to chyba pierwszy krok taki, gdzie zacząłem wątpić w to starszowanie troszkę. Było jak pojechaliśmy na szkolenie dla starszych. No i było szkolenie dla starszych i tam był jakiś temat taki, był film i na tym filmie była osoba, która dopuściła się cudzołóstwa, no i cała ta, no i oni sobie obejrzał jakiegoś tam, nie wiem, jakiś film gdzieś tam z jakąś zdradą. No i siedzi tam na tej sali 60 chłopa, wiesz, starsi wszyscy, starsi zboru. No i po obejrzeniu tego filmu mówca zadaje pytanie, no to słuchajcie, jak byście ocenili tego skruchę tego brata, jak byście ocenili ten, a dlaczego taką decyzję podejmiecie? No i tam się wszyscy zgłaszali i tam mówili swoje, wiesz co, jak ja zacząłem tego słuchać, co oni niektórzy chrzanili, takie bzdury, wiesz co, to mnie zamurowało. I ja się w ogóle zacząłem zastanawiać, kurde, po co takie szkolenie w ogóle tutaj jest? Przecież każdy przypadek jest inny. Nie ma tak, że masz jakiś szablon. Skoro Duch Jehowy działa, to po co to w ogóle rozkminiać? Przecież to są aktorzy, którzy grają. Czyli to by, jeśli ja tak mówię, to czyli by to znaczyło, że jak ktoś by przyszedł do grona starszych w zborze i zaczął grać, my byśmy tak samo decydowali i oceniali tego na podstawie tego, co widzimy? Wiesz, to tak, wiesz co, i taki byłem zniesmaczony wtedy tym spotkaniem, a jeszcze to było tak, że przed tym spotkaniem, to kilka dni, może tydzień wcześniej albo troszkę więcej, zadzwoniłem do jednej siostry ze zboru o sprawozdanie ze służby i ona, wiesz, zapłakana powiedziała mi, wy się tylko mną interesujecie, jak potrzebujecie sprawozdanie, a tak to w ogóle nikt się do mnie nie odzywa, ja siedzę z dzieckiem, chorą matką w domu, nie, i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie tej osoby w zborze nie było miesiącami, wiesz, tam się pojawiła czasami. I we mnie to tak, wiesz co, wtedy ugodziło, wiesz, że my tutaj się takimi pierdołami jakimiś zajmujemy. Przychodzimy o jakimś chrzaninie, jakimś filmie. Jakimś aktorów, jakiego oceniamy. Tak, no, a nie ma czasu tak naprawdę, bo dlaczego z tymi osobami w zborze nie było czasu na kontakty? Bo nie było na to czasu, bo starsi zboru tyle dostawali roboty, tyle jakichś tam przygotowań, tyle jakichś tam takich rzeczy, wiesz, związanych z organizacją, że to tak naprawdę... nie miałeś czasu dla tych ludzi. Ja wtedy takie poczucie winy miałem, że to... I pamiętam, jak dziś wyszedłem na przerwę podczas tego szkolenia. No i to wiadomo, tam w tym korytarzu siostrzyczki tam poszykowały ciasta, tam kanapeczki, herbatkę. Nie? I tak pamiętam, stanąłem sobie w kącie, wziąłem sobie tą herbatę, to ciastko, takim jem to ciastko i tak sobie myślałem, no chociaż to ciastko jest dobre. Naprawdę, tak sobie pomyślałem i wiecie co, ja się wtedy taki samotny poczułem. Bo tak mówię, i co, i gdzie ja teraz z tym pójdę? Komu ja to powiem nawet, nie? Nie powiem tego w domu, no bo jak, no co powie moja żona? Ona jest tak samo święcie przekonana o tej organizacji, o słuszności tego wszystkiego, jak ja, a tutaj nagle ja. I we mnie się zaczęło rodzić jakieś poczucie winy, z drugiej strony jakaś frustracja, bo nie mogłem tego zrozumieć. Dla mnie to było jakieś takie zderzenie dwóch rzeczywistości i jedna z drugą nic nie miała wspólnego. I to był jeden z najpierwszych tych właśnie takich punktów, gdzie ja się zacząłem wybudzać, chociaż wtedy to ja żadnej świadomości nie miałem czegoś takiego, co to jest wybudzanie, tak? Ale to był pierwszy mój taki niepokój i kryzys starszego, co to się dzieje, dlaczego to tak jest. No to ciekawa rzecz, ale bo teraz mi się jeszcze z inną rzeczą skojarzyło, bo powiedziałeś, że nie miałeś świadomości. Jak ja się już tak ocknąłem, u mnie jedną z pierwszych rzeczy to też było, na przykład czytałem różne przekłady Biblii i jeden ze starszych, jak tam się pytał, co się dzieje u Edwina, podpytywał różne osoby, no to ktoś tam mu wygadał, że Edwin czyta różne przekłady Biblii. Dla starszego to była taka rzecz, odstępstwo, no nie? Z automatu. I on mówi tak, ja już tyle z tymi odstępcami, już tyle komitetów miałem, oglądałem te strony, tam są same kłamstwa. I tak mnie teraz zastanowiło się, bo powiedziałeś, że dwóch miałeś takich odstępców, wykluczałeś. To miałeś z takimi materiałami do czynienia jako starszy? No bo takie przyzwolenie dla starszego jest, żeby się zapoznawał z tymi materiałami, jak bada taką sprawę. No tak z mojej perspektywy to wyglądało. Nie ma przyzwolenia na to. Jeżeli ktoś na przykład jakieś materiały odstępcze ci przedstawia, czy jakiś taki punkt widzenia, to znaczy, że sprawę trzeba szybko zamykać, nie wdawać się w dyskusję, od razu wycofywać się. Także mimo, że niektórzy mogą tak myśleć i tak mówić, nawet ze starszych, ale oficjalna linia towarzystwa była taka, że jeżeli tak, to się nie wdajemy w takie dyskusje, bo to jest zbyt duże niebezpieczeństwo, diabeł może nas, wiesz... Nawet starszego. Omotać, tak, nawet starszego. No ja tak, wiesz, to tak troszkę mówię na podstawie tego, co pewien starszy mówił, no ale czyli to na razie wszystko, co się dzieje, to są twoje takie wewnętrzne konflikty, takie, które się tam gdzieś ze sobą nie zgadzały się te rzeczy. No i co było dalej? Co z tym zrobiłeś? Wiesz co, ja to wyparłem później i jakoś sobie tam z tym żyłem. A następny etap to była komisja w Australii. Bo tu muszę trochę ze swojego życia powiedzieć, wiesz co, jak ja miałem tam, nie wiem ile wtedy mogłem mieć, może 7-8 lat, to pedofil się mną zainteresował. No i tam mnie zapraszał gdzieś w jakieś tam ustronne miejsce, cukierki przynosił, no i tam pokazywał swoje skarby i na szczęście dalej nigdzie tam to nie zawędrowało, bo zareagowała wtedy moja babcia, ciocia, wiesz, zaraz sprawę ucięła, wiesz, ucięli tam, nie wiem, później powiadomienie chyba do pracy poszło do tego człowieka i tak dalej i ja uniknąłem tego wszystkiego, ale pod tym względem jednak wrażliwy zostałem, jak ja, wiesz, później o komisji się dowiedziałem, a wcześniej pamiętam jakąś rozmowę w gronie, że była taka rozmowa, coś takiego, że nadzorca podróżujący przestrzegał, że jakby była jakaś sytuacja o takich właśnie związana z pedofilią, to trzeba tylko i wyłącznie zbierać działu, nie wolno się z nikim dzielić, nie? I pamiętam taki ten jeden z współstarszych, który notabene studiował ze mną, powiedział, nie wolno takich rzeczy mówić, nawet jakby się wydarzyło, bo to przecież by później nie było spokoju i zboży, nie? Ja tak sobie myślałem, mówię, kurde, jak tak można podchodzić? To wiesz, nawet nie było tam wspomniane o uratowaniu tego dzieciaka przed jakimś nieszczęściem czy coś, tylko tutaj jednak chodzi wszystko o zbór. I to było lata wcześniej jeszcze. I później jak komisja wyszła, dlatego to mnie zainteresowało, bo ja sobie zapamiętałem tą rozmowę właśnie w gronie, że tak, nie? I ja sobie tak wtedy pomyślałem, okej, to nie są żadne materiały odstępcze, to jest sprawa oficjalna, rządowa, skoro Towarzystwo Strażnica w Książce Świadkowie Jehowy chwaliło się wygranymi sprawami na rzecz, nie wiem, wolności sumienia czy tego głoszenia, no to dlaczego ja nie mam zajrzeć do sprawy sądowej, tak, która tak samo się toczy między członkami zboru a osobami jakimiś tam. No i wtedy jak ja zobaczyłem, tam posłuchałem tego Jacksona, całe tam brezi, to wtedy to już zaciągnąłem ręczny i powoli zacząłem pedałować już do tyłu. Wtedy już zaraz niedługo po tym zrezygnowałem ze starszego, powiedziałem, że nie chcę być starszym, to tam się pytali, co się stało, ja mówię, a rodziną się muszę zająć, mam jakieś tam... Nie powiedziałem im, dlaczego ja zrezygnowałem, bo by była afera, zaraz by moją żonę przestrzegli i tak dalej, i to by było tragiczne, nie? No i ja się z tego wycofałem. Co ciekawe, jak poprosiłem już po wykluczeniu, na podłączeniu się poprosiłem o swoje dokumenty, to mi wpisali w papiery, że ja z powodu biedy, z powodu trudności finansowych. Ja patrzę, kurde, kto to pisał i sam to wzięli. No. Ale dobra, ale mniejsza z tym, nie? No i ta komisja australijska spowodowała, że ja mówię, okej, ja nie chcę brać w tym udziału, ja nie wiem, o co tu chodzi. Wtedy cały czas byłem taki troszeczkę wierzący, bo mówiłem, ja mam nadzieję, że tutaj Bóg ma cały czas pieczę na tym, że to wszystko się wyjaśni, ale jak są takie wątpliwości, takie rzeczy, to ja nie chcę dalej w tym brać udziału. I ja się wtedy wycofałem, powiedziałem, że nie chcę być starszym. No ale też podjąłem później już działania w tym kierunku, mówię, okej, dobra, ja nie będę się już angażował w zborze, a zajmę się tym, co dawno chciałem się zająć, tak? Czyli będę się kształcił, będę robił takie rzeczy i pamiętam, że później za jakiś rok od mojej rezygnacji właśnie taki starszy ze mną poszedł, nowy starszy przyjechał, świeża krew przyjechał z Londynu tutaj do nas, no i mówi, Krzysztof, ty tak fajnie masz przemówienia, coś tam, bo jakieś miałem w szkole dogmatycznej, ty nie myślałeś o tym, żeby wrócić do starszych, ja mówię, żeby wrócić do usługiwania jako starszy, a ja wiesz, bez jakichś tam pardonów mówię, nie chcę. To był szok, bo to wiesz, ja powinien powiedzieć, o, ja bym chciał, ale nie mogę, ja bym chciał, bo coś tam, nie chcę. A on mówi, a dlaczego, nie? Ja mówię, wiesz co, to jest taka bardzo dla mnie osobista sprawa i chyba to nie jest najlepszy czas, żeby teraz w służbie o tym rozmawiać. Wiesz. I jakoś to ucichło i on już nigdy o tym później nie rozmawiał. Nie wracał do tej rozmowy, nie wiem, czy się bał, czy coś, nie rozmawiał. No i tak właśnie, to był właśnie najpierwszy etap, czyli wziąłem się za kształcenie, żona była zaniepokojona, pamiętam, bo ja w ogóle nie chciałem studiować żadnych strażnic, ani z dzieciakami studium nie chciałem, wiesz, i ona tam, wiesz... kołki na głowie mi tam ciosała, no, ty nie dbasz o publiczność duchową, wiesz, a ja wtedy męczyłem się, bo z jednej strony chciałem o tym wszystkim powiedzieć, ale mówię, no tak, jak powiem tak od razu, że słuchaj, tu są przekręty i tak dalej, że to nie ma sensu, no to przecież ona by powiedziała, że diabeł mnie opętał, albo się odstępczych rzeczy naczytałem, nie, i mówię, no dobra, to jakoś to przetrwam i powoli jakoś z tego wyjdę. I tutaj dla mnie były naprawdę wielką pomocą, były dla mnie filmy Lloyda Evansa. On wszystko tam powiedział, jak z tego wyjść, jak podchodzić do rodziny, w jaki sposób rozmawiać z rodziną, tak? I ja chłonąłem te jego filmy, nie? To też całe szczęście, że ja tutaj w UK byłem, ja się języka podszkoliłem i ja mogłem wszystko rozumieć, to co on mówi. Dla mnie to było takie odkrywcze, z jednej strony zburzyło to mój cały porządek mojej świadomości, jakichś celów, do których dążyłem, ale z drugiej strony to mi pomogło właśnie też spojrzeć na tę organizację właśnie tak obiektywnie, bez okularów strażnicy. Czyli tak naprawdę jesteś kolejną osobą, którą wybudził YouTube. Bo tak. Jak już zobaczyłeś ten pierwszy film, ja już nie pamiętam, kto to zrobił, o tej komisji australijskiej, to już algorytm wiedział, co powinieneś oglądać. Już pewnie, bo wiesz, chciałem zapytać, jak to wyglądało ten moment, ale już się domyśliłem, że po prostu ci podsuwał takie tematy, ale pamiętasz, jak ten pierwszy filmik taki, odstępczy, kliknę i zobaczę, jak to było, czy jakiś inny materiał? Tak, wiesz co, wiesz dlaczego mi zasugerował YouTube to? Przepraszam. Bo ja szukałem materiałów, bo ja tak powiedziałem, że ja się nie będę parał stronami odstępczymi. Ja tylko rządowe sprawdzam. Ja się, wiesz co, logowałem na serwery w Stanach Zjednoczonych przez VPN, bo wtedy miałem możliwość zobaczyć rozprawy sądowe z różnych stanów w Stanach Zjednoczonych, bo tak to normalnie nie dostanie się z europejskiego serwera na tej ich strony. I ja sobie tam czytałem wtedy, czego te sprawy dotyczyły, one wszystkie dotyczyły właśnie tej pedofilii w większości, nie? I ja sobie tam czytałem, w jaki sposób oni to podchodzą do tego i tak dalej, i tak dalej. No i jak już ten temat, wiesz, na tyle do mnie dotarł i później faktycznie się pojawił jakiś link, gdzie coś o takiej tematyce było. Może to był nawet i film Cedarsa, nie pamiętam, ale sobie tak mówię, okej, dobra, skoro ja już wiem o tym wszystkim, tego mi nie wolno oglądać tak oficjalnie, a ja to oglądałem, no zobaczę, co ci odstępcy mają do powiedzenia. W sumie zawsze jest z tego korzyść, tak sobie myślałem. Jeżeli okaże się, że kłamią, to będzie moja korzyść. Upewnię się, że jestem w prawdzie, a jeżeli jest inaczej, jeżeli kłamią i ten, to też dla mnie korzyść, bo poznam prawdę taką, jaka ona jest rzeczywiście, nie jaką, jak mi się ją przedstawia, nie? No i wtedy właśnie zacząłem oglądać i jest to największym szokiem właśnie, ja nie pamiętam, o czym ja oglądałem tego Cedarsa, pierwszy film, ale najbardziej to, co mnie uderzyło, mówię, kurde, to wśród tych odstępców jest jeszcze większa jednomyślność niż w zborze, bo on miał dokładnie takie same wątpliwości, takie same przemyślenia, do jakich ja doszedłem. I ja się czułem samotny z tym, ja siebie obwiniałem za to, że ja tak myślę, a się okazało, że to jest właśnie słuszne myślenie. Nie? No i później zacząłem tam czytać jeszcze, tak jak Lloyd poradził, żeby tam czytać i badać, jak to działa na umysł człowieka, to tam zacząłem sobie tego Stephena Hassana książki tam czytać w internecie, jego stronę internetową, no i tam ludzi, którzy na podstawie tego, wiesz, tworzyli. No i później się okazało, że przyjechał do nas szwagier, brat mojej żony. I on o swoich wątpliwościach jakichś zaczął mówić, zborowych. Ja już poszedłem spać, bo ja to jestem taki, że ja z kurami chodzę spać, ja o 6 rano wstaję, a oni tam siedzieli do późnej nocy. I na drugi dzień żona mówi, wiesz co? Mówi, ja się tak zastanawiam, że mój brat to mówi, że ma wątpliwości w związku z tym, i z tym, i z tym, i z tym. A ja tak słucham, patrzę na nią i tak badawczo mówię, a co ty o tym sądzisz? A ona mówi, wiesz co, no niby on ma rację, nie? No to ja wtedy już karty na stół, mówię, tak, mówię, to tak jest, mówię, ja też mam takie wątpliwości już nie od dzisiaj i tak dalej, wiesz. Moja żona w szoku trochę była, ale zaczęła mówić, wiesz co, wiesz, że ja też takie przebłyski miałam. I żeśmy wszyscy siedzieli, jak można powiedzieć, jak w rodzinnym grobie i nie odzywali się na ten temat, bo każdy jeden drugiego bał się. A się okazało, że się wybudził właśnie mój szwagier, jego rodzice się wybudzili, czyli rodzice mojej żony i wszyscy wiemy teraz, że to taki amerykański sen był, cały zbór. Tylko to jest taki amerykański sen, że ty musisz być faktycznie lekko przyśnięty, żeby nie zorientować się, że to jest ten sen amerykański, że to nie jest rzeczywistość. No, ciekawe to było, co powiedziałeś, że ci odstępcy mają większą jednomyślność niż zboże. Bo w sumie u mnie też zadziałało to, jak mój teściu zaczął tam pewne takie wątpliwości podsuwać i ja wtedy pamiętam Sarą, jadę i mówię, wiesz co Sara, on to chyba czyta odstępcze materiały, no bo skąd on by te rzeczy wiedział. Ale mimo wszystko zaczęło we mnie kiełkować to, że ej, ale ty też takie miałeś przemyślenia i też sobie tam zostawiłem to, no nie? I to, że ktoś się odezwał, powiedział, te same wnioski miał, co ja, to zadziałało, ej, nie zgłupiałeś, tylko rzeczywiście tak jest. No, a jeszcze ci dodam, wiesz co, bo tak, to, że moja żona wtedy tam przyznała, że też takie wątpliwości miała, ale ona też, to był jeszcze taki etap dla niej wtedy, że ona też jeszcze miała jakąś nadzieję, że Bóg jakoś nad tym czuwa, że coś jeszcze, że to jeszcze da się uratować to wszystko. No i ja jej tam zaczęłam mówić o tych moich wątpliwościach i ona mówi, wiesz co, weź ty się umów do starszych, pójdź do nich i porozmawiaj o tym, nie? A ja ręce zatarłem, bo ja dobrze wiedziałem, co mi powiedzą. Przecież ja już znałem to tak samo, jak i oni to znali, nie? Ale wpadłem na pomysł, wezmę ze sobą dyktafon, nagram tą rozmowę. Faktycznie tak zrobiłem. Poszedłem na tą rozmowę i tą całą rozmowę nagrałem. Oni tam chrzanili takie bzdury, że nawet ja byłem zdumiony. Nie sądziłem, że oni wpadną na takie rzeczy. Jak oni próbowali usprawiedliwiać pedofilię w zborze, mówiąc, że zbór naprawdę dbał o to, żeby pedofilów w zborze nie było, bo jak u nas w zborze był pedofil, to żeśmy postawili dodatkowego porządkowego w szatni. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. A ja mówię, co? A wy wiecie, a ja mam 2 dzieci i ja o tym nie wiedziałem? Nie? Później się tam okazało, jak zacząłem dociekać, że nie wiadomo, czy ten pedofil był w naszym zborze, czy nie w naszym, bo się okazało, że 2 zbory, które tam się spotykają, no to te same działania podjęli, ale chyba bardziej w tamtym zborze ten pedofil był, ale w każdym razie ten starszy był na tyle głupi, że się w ten sposób wygadał. Jak ja tą wiadomość podłapałem, ten starszy, który obok siedział, bardziej rozgarnięty od tego pierwszego, spojrzał na niego tak, dlaczego on mi to w ogóle powiedział, nie? Jak ja to przyniosłem to nagranie, jak ja puściłem żonie, to już wiecie, co się stało. No i później jeszcze później dwie chyba takie rozmowy miałem. Jednej mi się nie udało nagrać, bo to było w koście, za bardzo hałaśliwie było. Ja wtedy tego starszego już tam przycisnąłem do ściany konkretnie z tymi wszystkimi, że nie wiedział, co mówić. Chyba modlił się o to, żeby tą kostę zamknęli, bo ją zaraz zamknęli i skończyliśmy rozmowę. No i później na następne poszedłem spotkanie, gdzie strażnica była studiowana o tym, jak to zbóstwo dobrze radzi z pedofilią. Mhm. A ja już na zebranie nie chodziłem chyba od pół roku albo i dłużej i to był taki troszeczkę mój manifest. Ja przyszedłem do zboru, tam każdy, wiesz, się cieszy, wiesz, tam, nie? Klepali po pleckach. Klepali po plecach, nie? Podszedł taki, pamiętam, jeden taki kolega zborowy do mnie, jak? I wyjaśniło się wszystko, ja mówię, nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. A karpia takiego. Spotkanie miałem na sali, no i powiedziałem, że nie chcę być dalej świadkiem Jehowy, nie chcę mieć tutaj nic wspólnego z tym. Wręczyłem list wtedy, chociaż wiadomo, że nie ma takiego obowiązku, ale moim kolegom współstarszym chciałem pomóc, żeby zrozumieli, o co mi chodzi. Też to nagrałem i te wszystkie nagrania to początkowo miały być dla mojej żony, ale już ta ostatnia rozmowa, to ja już wiedziałem, że będą krzeni bzdury i mówię, ja to nagram i ja to wrzucę w internet, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, czym ta organizacja jest i czego ona uczy oficjalnie, a czego uczy za kulisami. I w ten sposób zostałem youtuberem, bo znaczy youtuberem to dużo powiedziane, bo ja to bardzo amatorsko robię. Mi chodziło najbardziej o to, żeby te informacje, te dwa filmy z nagrania o tej pedofilii wrzucić i faktycznie tak zrobiłem. Te filmy są w internecie. I pamiętam też taki moment, jak kiedyś już zacząłem nawiązywać rozmowy z odstępcami i korespondowałem z takim Matem, to jest tam taki ciemnoskóry odstępca ze Stanów Zjednoczonych i on tam kilka wniosków takich tam powiedział. Ja napisałem do niego maila, mówię, że bardzo dziękuję, że super myśli poruszył, że bardzo mi się to podobało. On do mnie wtedy napisał, przecież ty tak samo możesz zostać youtuberem, coś tam. Ja mówię, nie, no człowieku, gdzie tam? Mówię, to w ogóle ja nie biorę nawet tego pod uwagę, nie? Ale później w zasadzie odpowiedzi tych starszych, moich współstarszych, moich kolegów, to mnie skłoniło tylko do tego, żeby opublikować to, mówię, bo nie, to ludzie muszą o tym wiedzieć. To taka moja pokuta będzie za to, że ja przez tyle lat chodziłem ludziom, mówiłem o pięknych rzeczach w zborze i co to będzie, jakie to cuda się będą później działy, bo to moje moralne zobowiązanie jest takie, żeby te rozmowy wrzucić i pokazać. Jeszcze wtedy poszedłem, pamiętam, tutaj do South Yorkshire Police, zgłosiłem to, że mam taką wiedzę o tym, że jest pedofil któryś z tych zborów, nie wiem kto to jest, ale na pewno tak jest. A wtedy policjantka tam spisała ten protokół i tak patrzy na mnie i mówi, my tam wiemy, że tak u was jest, to nie jest pierwszy raz, nie? A ja szok, bo ja zawsze myślałem, że policja jak tam na zgromadzeniach jest, to oni się tak cieszą, że my się zgromadzamy, bo nie ma żadnych problemów, bo śmieci posprzątane. A ta policja to bardzo dobrze wie, czym jest ta organizacja. No, nie. To było takie, z jednej strony takie żenujące, że ta organizacja tak zdołała mnie omotać i tak potrafi lawirować, a z drugiej strony tak powiedziałem, bardzo dobrze, że wiecie. Tak. No link wrzucimy. To nagranie nadal jest, no nie? Jest, tak. To są dwa nagrania, właśnie jedna jest rozmowa taka długa, tam chyba z półtorej godziny, troszkę gorszej jakości, później już się nauczyłem lepiej, drugą z mojego odłączenia lepiej nagrałem. No i to tam, wiesz, jak ja powiedziałem, że wiem o pedofilii, to starszy najpierw zarzucił, mówi, o, to pewnie jakieś zasłyszane plotki, ja mówię, nie, starszego ze zboru tutaj naszego. A to jednak wiesz, to jest dziwne, tak. Tak, no. Kanał się nazywa Teokratyczna Szkoła Służby Beznadziejnej. Tak. No, to... Teoretyczna. Teoretyczna, tak. No, to taki, sam się mylę. Bo świadkowie mieli taki Teokratyczną Szkołę Służby Kaznodziejskiej. To takie nawiązanie do tego. To stąd nazwa kanału się wywodzi, więc też link tam wrzucimy i myślę, że warto tam zajrzeć. Myślę, że na pewno takie osoby, które gdzieś tam się chwieją u tych świadków, to znajdą sporo informacji, które mogą ich zszokować. Tak. Więc... Ktoś, kto siedzi na płocie w tej organizacji, to myślę, że będzie miał paliwo do myśli. Tak. Wiesz co, jeszcze taką rzecz chciałem zapytać. A, wiem, już mi się przypomniało, bo to, co powiedziałeś, to też mi się tak skojarzyło z moimi przemyśleniami, jak ja do Sary poszedłem i ją poinformować, że ja już nie wierzę, ale ja im mówię, ja wierzę w Jehowę, ale ja nie wierzę w organizację, no nie? To taki miałem, jeszcze wierzyłem, że tam gdzieś coś jest. A później było tak, że zaczekaj, znowu mi uciekła ta myśl. A, że starsi jak tutaj do mnie przyszli i ja im zadałem pytanie, czy oni mi powiedzą, bo dlaczego nie chodzisz na zebranie? Bo ja się boję, że może być pedofil w zborze i wy mi nie powiecie, a ja mam 2 małych dzieci i ja się o to boję. Ty możesz być pewny, że my tu czuwamy nad bezpieczeństwem zboru, że jakby taka się sytuacja zdarzyła, to my odpowiednio zareagujemy. No i ja się pytam, no ale co zrobicie? Czy przyjdziecie i im powiecie, Edwin, to jest pedofil, uważaj? My już będziemy wiedzieli, jak mamy postąpić, więc bardzo dziękuję za tę myśl z tym porządkowym. Już wiem, co by zrobili, postawili porządkowego drugiego. Tak. Jakby on tam gdzieś chciał na zebraniu, no nie? Przy 200 osobach czy 100 osobach coś robić, tak? No, zupełnie... No. Słuchaj, jeszcze, przepraszam, jeśli przerwę, jeszcze najważniejsze rzeczy ci nie powiedziałem, bo to, że postawili dodatkowego porządkowego, bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo mój kolega stał właśnie jako porządkowy w tym, ja mówię, co ty tu robisz? A ja dzieciaki wodę rozlewają w łazience. Cudzy pomocniczy nie wiedzieli o tym w ogóle, czego mają pilnować i co. No dokładnie, no bo co innego, gdyby było, ej, będziesz porządkowym i będziesz pilnował, zwracał uwagę na to, no nie? Na przykład na zachowanie tej osoby. Kto za dzieciakami chodzi, tak? Albo nie wiem. Ale mało tego, nie tylko cudzy pomocniczy byli porządkowymi, bo to byli też tacy z łapanki po prostu, no nie? A ty będziesz porządkowym, no tam będziesz temperaturę ustawiał, no nie? Albo ty to nawet nie, bo to za dużo, no nie? Będziesz sobie stał i patrzył, czy nawet nie wiadomo co, no nie? Więc to takie pilnowanie nawet... No nie, no, to żałosne dosyć. No. I ja wtedy do tych starszych powiedziałem, że ja wiem, że nic nie zrobicie, że mi nie powiecie, a ty skąd wiesz? Bo przeczytałem. A co ty czytałeś? No nie, już tak... Ja mówię, no nie czytałem list do starszych w tej sprawie, bo byłem bardzo zainteresowany. No nie, wiesz, wielkie zdziwienie, to ty czytasz, takie rzeczy nie powinieneś, no nie, ale generalnie ja mówię, ja się martwię o moje dzieci, wiem, że tak nie zrobicie, i nie będziemy chodzić na zebranie. I oni odpuścili na jakiś czas, no nie? Chociaż wtedy to mi przyszli do pracy, po prostu nachodzili w pracy, żeby... Bo był telefon, a ja odbierałem. No, co tam u ciebie? A tak, żyjemy. No, a wiesz, ja chciałbym o tym porozmawiać. Nie chcę na ten temat rozmawiać. Ale nie chcę na ten temat rozmawiać. I każdą rozmowę tak kończyliśmy przez wiele miesięcy, aż w końcu, wiesz, oni bardzo cisnęli i przychodzili do pracy dosłownie. No. To mnie starszy oszukał na jednej z tych rozmów. Nie pamiętam, czy to na tej nagranej, czy na tej nienagranej, ale jak ja zapytałem go, czy powiesz mi, że pedofil będzie w zborze? On powiedział, że tak, nie? I ja to później żonie powiedziałem, nie wiem, czy pokazałem nagranie, czy powiedziałem, bo nie wiem, czy to jest nagrane. I później pokazałem jej list, czy to w książce było i tam jest powiedziane, że o tym, czy zbór poinformuje osoby o obecności pedofila, podejmuje decyzję biuro oddziału. Czyli on, jak będzie wiedział, nie może przyjść powiedzieć bezpośrednio matce, uważaj, bo pedofil jest, tylko on musi mieć zgodę od biura oddziału, a wiadomo, że biuro oddziału takiej zgody prawdopodobnie nigdy nie wyda. Ale wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałem ci powiedzieć, jak ja już zacząłem te rozmowy ze starszymi, to oni już wiedzieli, że tutaj ze mną to nie za bardzo coś zrobią, to do mojej żony podeszli na zebraniu, bo już wtedy nie chodziłem i powiedzieli, że czy przypadkiem nie potrzebuję pomocy w studiowaniu z dziećmi. Czyli oni już powoli przygotowywali moją rodzinę na ewakuację ode mnie i ten jeden ze starszych też z moją żoną rozmawiał i tam przedstawiał jakieś argumenty, ale w takiej formie prześmiewczej, że on taki głupoty ci gada, żeby przypadkiem nie poszła za nim, bo będzie zwiedziona i tak dalej. I tutaj już studium z dziećmi chcieli przyjmować, że będą studiowali Biblię z moimi dziećmi i z moją żoną razem w jej obecności. A moja żona wtedy zachowała się, co jestem z niej dumny, bo powiedziała, mówi, że słuchaj, dopóki ja się nie dowiem, czy te argumenty są prawdziwe, dopóki tego wszystkiego nie sprawdzę, to ja dzieciom moim takiej wiedzy nie będę przekazywała. Także na razie ze studium nic nie wyjdzie, dopóki mi nie wyjaśnicie tego, co się dzieje. No i później chyba jeszcze jedną taką rozmowę miała tam ze starszymi, czy tam z jednym starszym, nie wiem, bo mnie nie było. No to też jakieś tam argumenty takie znikąd dawali, że moja żona powiedziała, aha, okej. No i no tyle, że ona to wszystko zostawiła, wyparła, ona już tak czuje, tak jakby nigdy nie była świadkiem Jehowy, nie chce do tego wracać, nie ogląda filmów moich na internecie, nie ogląda żadnych innych, nie czyta o tym. No i tam zajęła się też jakimś tam nauką, rozwojem swoim. Super. Ja tu tak może jeszcze dla widzów, bo może nie każdy wie, że jakby świadkowie nie spotykają się tylko na sali i to, że nawet... Jeżeli nawet gdyby ten sługa porządkowy wiedział, że ktoś tam jest tym pedofilem, to jeszcze tutaj w grę wchodzi głoszenie i chodzi sobie taki 9-latek z starszym wujkiem na przykład, tak, który jest miły, albo gdzieś tam się spotykają, albo ja się zajmę twoim dzieckiem, nie? I ty nie wiesz, bo świadkowie naprawdę mają tą społeczność bardzo ściśle powiązaną. I jak nie wiesz, o kogo chodzi, to no, może być bardzo niebezpiecznie. No ja pamiętam, tak, słusznie to zauważyłaś, ja pamiętam, jak ja jeszcze byłem tam, nie wiem, 20-latkiem, to starsi mi wyznaczyli takie zadanie, że mam studiować z dziećmi takiego małżeństwa, które no tam ten ich ojciec to taki był, troszeczkę tam popijał alkoholu, taki nieprzykładny był duchowo, ta matka miała trójkę dzieci i mnie wyznaczyli do tego, żebym ja studiował z tymi dziećmi. I ja faktycznie przychodziłem tam sobie, tłukłem te godzinki pionierowania z tymi dziećmi, studiowałem, bardzo trudne, fajne dzieciaki były, ale były takie sytuacje, że ta matka na przykład, słuchaj, dobra, to ty z nimi tutaj postudujesz, a ja polecę przez ten czas, załatwię sobie coś tam na mieście, wiesz, ja sam z tymi dziećmi zostawałem, nie? I tak sobie teraz myślę, jakby to trafiło na takiego, wiesz, pedofila, żeby tak z tymi dzieciakami został sam, czy z jednym dzieciakiem, czy coś, no to no nie trzeba daleko szukać wniosków, co by się mogło stać. Ja też miałem taką, Sara na chwilę zniknęła, ja też miałem taką sytuację, że też studiowałem z dzieckiem, czyimś, też, ponieważ ta osoba, bo to ten też ojciec nie studiował, no nie, tam nieczynny był, tylko w tym przypadku akurat to mnie matka poprosiła, żebym studiował z tym dzieckiem, nie tam starsi ze zboru, starsi jak się dowiedzieli, że ja studiuję, to później tam problemy robili, że nie i zabrali mi to studium i ktoś inny studiował. No, ale rzeczywiście, no... To jest taki temat, który warto o tym mówić, warto uświadamiać, bo ja mam taką teorię, że oni to oglądają. Mam na myśli świadków Jehowy, nawet tych z góry, badają, co my tu nagrywamy. No i gdzieś tam dociera do tych głów i te zmiany są w jakiś sposób stopniowo wprowadzane, tak, więc tak. Być może uświadamianie uratuje jakieś dziecko, więc... Tak, tego... jest nadzieja, że się przyczynimy do tego, że te zostaną zasady zmienione, że nie będzie to tak lekko traktowane, nie? Tak, no. Wiesz co, a twoja żona jak ostatecznie, jak z nią było? Co? Bo wykluczyła się, odeszła sama, też napisała list... Czy po prostu powiedziała, to nie moje prawo, róbcie co chcecie i interesuje mnie to? Dokładnie w ten sposób, tak. No, powiedziała, ja się tam nie zapisywałem, żeby teraz się wypisywać. No. Zostawiła to wszystko, wiesz, do niej się nie odzywają w ogóle nic, omijają ją. Czyli nie wykluczyli. Boją się. Nie wykluczyli jej. Boją się przyjść, wiesz, boją się zadzwonić, a jeszcze jak ja już się odłączyłem i przyszedł list, coś tam, że w zborze starsi muszą zadbać o nieczynnych, nie? I ja ten list przeczytałem, za tydzień chyba, czy za dwa, napisałem SMS-a do jednego starszego. Hej, pasterzu, co, zapomniałeś o mojej żonie? Przecież dostałeś list z tego i z tego, że masz tak, zająć się tymi osobami. I ten, wiecie co, i ten starszy zadzwonił do mojej żony, a ja jej później powiedziałem, jak to się stało. Ona mówi, ty głupi jesteś, po co im takie rzeczy przypominasz? Ale ten starszy się jak Dawida dał złapać, nie? O. Ale już teraz się nie odzywają w ogóle, omijają. W ogóle moja sąsiadka jest świadkiem Jehowy tutaj, wiesz, i my bardzo dobre kontakty mieliśmy, bo wiesz, ona swoje dzieci nieraz brała, nie wiem, do kina razem z moimi, ja brałem moje i jej dzieci, nie wiem, gdzieś na basen albo gdzie, na inne tam rzeczy, gdzie braliśmy. A teraz mamy 2 klatki schodowe i ona ma jedną razem ze mną, a drugą ma tak daleko, że z drugiej strony musi schodzić i ona schodzi tamtą klatką schodową, żeby przypadkiem mnie nie spotkać. I tak mówię sobie, jaka to ironia. Nie przeszkadza siedzieć koło pedofila na sali królestwa, ale jak wykluczonego widzi na klatce, to musi uciekać, chociażby Ja nic się nie odzywam do niej, nawet nie patrzę jakoś pretensjonalnie na nią albo coś, nie? Tylko po prostu schodzę, spojrzę i idę dalej, nie? Jak każdego innego człowieka, nie? Ale to pokazuje, jaką fobię ciało kierownicze, w jaką fobię wprowadza ciało kierownicze świadków, że oni się nas boją, jak to mówił, jak diabeł święconej wody. Mhm. No dobra. Już wiemy, jaki jest wasz status. Dzieci się udało uratować. Tak. Dzieci dzisiaj nieraz cieszą się i wspomniałem, jak to dobrze, już tam nie jesteśmy. No więc naprawdę to jest bardzo cenne. No, moje dzieci ogólnie już nie są takie dzieci, bo już syn to zaraz będzie miał 18 lat, a córka jest 3 lata młodsza od niego. Syn planuje na studia i tak dalej, także wiesz, w zborze by nie miał tej możliwości. No tak. No, te wydarzenia są sprzed kilku lat, no to jeszcze był nastolatkiem, no nie takim... Tak. W takim najgorszym wieku w zasadzie. Tak, to było trudne dla nich emocjonalnie też. No. No, a jak się domyślam, no to znaczy plus taki, że tam rodzina, no nie, to poodchodziła, więc jednak te więzy zostały, tak. A pozostali w zborze, pozostali znajomi, zerwali kontakty standardowo? Jest kilka osób, które się odzywają do mnie, głównie przez internet, bo tam wiadomo, że... Nie widać. Nie widać, no wiadomo, że na ulicy też by prawdopodobnie nie podeszły do mnie ze względu na to, że ktoś ich zobaczy i by mieli kłopoty, co jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Są takie osoby, które są tam w zborze i czują się tam uwięzione, ale są tam ze względu na, nie wiem, na rodzinę, którą mają i której nie chcą stracić, prawda, i tak dalej. No, a niektórych osób to mi szkoda, bo naprawdę było tam dużo fajnych takich osób i takich rozsądnych, z którymi chętnie bym dzisiaj porozmawiał, tylko ta strażnicowa nakładka na tych ludzi powoduje to, że oni właśnie się tak zachowują inaczej i nieraz tak może ludzie sobie myślą, że to trzeba być jakimś kompletnym idiotą, żeby się dać w taki kult wciągnąć, ale to właśnie ja uważam, że ludzie... nie doceniają możliwości psychomanipulacji, w jaki sposób ona działa i jakie rzeczy są w stanie właśnie takie osoby zrobić z kimś, kto jest akurat w danym momencie jakimś słabszej kondycji psychicznej czy po jakichś traumatycznych przeżyciach, bo najczęściej właśnie takie osoby padają ofiarą kultów, nie? To jest smutna taka rzecz, że ktoś, kto jest poturbowany, poszkodowany, to jeszcze trafia w niewolę do takiej organizacji, bo rozumie, że jeżeli religia pomaga komuś i on się lepiej czuje z religią, no to okej. Ale jeżeli religia pomaga komuś i bierze go jako zakładnika czy niewolnika, to już nie jest okej, nie? To tak jakbyś do szpitala poszedł, lekarz by cię wyleczył, ale od dzisiaj to ty będziesz przychodził do mnie dom sprzątać codziennie, za to, że cię uratowałem. No, trochę tak, chociaż tak naprawdę ten lekarz go nie uratował. W przypadku, jakbyśmy to przełożyli na świadków. No, ale nie uratował się. Daje ci paracetamol, żeby cię nie bolało, ale cię nie leczy. Tak, ale tak, dokładnie. Czyli leczymy tylko takie... Doraźne leczenie. No i co? Jesteśmy po odejściu. Jak możesz powiedzieć, jak teraz wygląda twoje życie? Czy jesteś zadowolony? Bo na przykład mi się to bardzo podobało. Kiedyś rozmawialiśmy, czy tam wiadomość mi wysyłałeś, czy to też widziałem w tym filmiku twoim, taki chyba w lesie gdzieś tam nagrywałeś, to było o studiach. No nie, więc ja na przykład to obserwując jestem taki, wiesz, zachęcony, hej, naprawdę nie warto teraz tracić czasu. Każdy z nas go ma określoną ilość i w końcu przyjdzie czas, że nas nie będzie, ale... Nie skupiać się na tym, że straciliśmy, zmarnowaliśmy ile lat w organizacji, tylko żyć. I jakbyś o tym trochę powiedział, to może być taki powiew nadziei dla wielu osób, które myślą, że a nie, koniec. Już. No wiesz co, jak odchodzisz ze zboru, to sami na pewno wiecie, pozostaje wam taka pustka, bo tak masz bardzo aktywne życie, jesteś wypełniony, jesteś niewolnikiem faraona i pracujesz tak dla nich i spełniasz ich wszystkie rzeczy, a później jak odejdziesz z tej organizacji, no to już masz taką ulgę, nie jest ci już tak ciężko z tymi wszystkimi obowiązkami i narzuconymi rzeczami, no ale coś z tym czasem chcesz zrobić, no i wtedy powracasz do swoich marzeń młodości, powracasz do swoich marzeń młodości, tak, ktoś, kto jest młody, no to może swoje życie zmieniać na bieżąco. Ale wiesz, zdecydowałem, że zacznę się uczyć i faktycznie zacząłem się uczyć jeszcze bardziej języka, Później poszedłem tutaj do koledżu, po koledżu poszedłem sobie na studia i to mi bardzo pomogło też psychicznie, myślę, chociaż pierwszy rok mi się ciężko studiowało, bo ciągle myślałem o tym, co się w moim życiu wydarzyło. No, ale skończyłem studia, uczyłem się tak, to co chciałem, to co lubię się uczyć. I teraz pracuję w tym zawodzie i naprawdę zadowolony jestem z życia. Mam jakieś doświadczenie, tak jak wspomnieliście, ja mówiłem, ten kanał tam prowadziłem, teraz już tam mało robię to, bo to już nie te priorytety, no ale też chciałem właśnie dać taką nadzieję ludziom, że jest życie poza organizacją, to nie jest tak, że jak wy, bo to ja pamiętam nawet ten starszy jeden się mnie zapytał, mówi, no i co zrobisz i gdzie pójdziesz teraz, nie? Mówię do tego starszego, ale słuchaj, to nie jest właściwe pytanie. Właściwe pytanie jest, jeżeli tutaj nie ma prawdy, to po co tu siedzieć? To jest właściwe pytanie. A co ja zrobię później dalej, to jeszcze wymyślę. No i faktycznie wymyśliłem. Poszedłem do koledżu, poszedłem na studia, tak zawód sobie zdobyłem, pracuję sobie w nim, jestem zadowolony. Poza tym, tak. Chciałem spytać, ile lat miałeś, jak ten zawód zmieniłeś? Jak na studia poszedłem, to miałem 41. No, 41 lat. No super, tak właśnie, bo wiem, że wielu świadków ma, znaczy świadków, którzy odchodzą, ma ten taki myśl, że no, koniec już, co ja zrobię, nie? Także śmiało. Są osoby, które pierwsze książki w życiu napisały, mając 80 lat i wow. Więc... A co ciekawe, tutaj na uczelni spotkałem osoby też w moim wieku jeszcze starsze, też osoby były tylko na innych działach, które studiowały, także no wiadomo, tutaj w UK jest też troszeczkę łatwiej, nie? Że można sobie iść na te studia i to cię jakoś tam finansowo tak nie boli mocno jak gdzie indziej. No ale pamiętam taką śmieszną sytuację, jak kiedyś pod salą wykładową stoję. No i tam też stoi ta moja grupa, tam gdzie mieliśmy za chwilę zajęcia, a podchodzi jakiś student do mnie i pyta, czy panie profesorze, a czy to tutaj to... A mi już się tak głupio zrobiło, ale znałem odpowiedź na jego pytanie, to mu odpowiedziałem na to pytanie i już mu nie wyjaśniałem, że jestem studentem. No super. No. A i teraz wiesz, fajnie, bo wiesz, mam dużo czasu dla swojej rodziny. Dużo czasu spędzam z dziećmi, gdzieś tam sobie jeździmy, nie wiem, razem z moim synem sobie na gym chodzimy 2 razy w tygodniu i tam sobie biegamy, jakieś tam rzeczy robimy. Także fajnie jest. Ja wam powiem, że tak jak pamiętacie, może nawet, że strażnica to często mówiła o tym, że ludzie w świecie to tak mało czasu z dziećmi spędzają, nie mają z nimi kontaktu, bo tylko oglądają telewizję i tak dalej, i tak dalej. A ja tak sobie już później myślałem, jak wyszedłem ze zwoju, mówię, jaka jest różnica, czy ty siedzisz z dzieciakiem i oglądasz telewizję, czy ty idziesz z dzieciakiem do służby? Przecież nie rozmawiasz o jego osobistych rzeczach, nie rozmawiasz o jego celach, tylko zajmujesz się tym, żeby głosić propagandę, tak? No. Takie prawdziwe spędzanie czasu to jest z dzieckiem, jeżeli weźmiesz się i faktycznie porozmawiasz o tym, co ono myśli, nie wiem, jakiś punkt widzenia ich poznasz, coś samemu powiesz od siebie, tak? A nie rozmawianie o strażnicy, rozmawianie o tym, jak to ci ludzie poginą w tym świecie albo coś jeszcze. I jeszcze trzeba mieć taką świadomość, że to dziecko, znaczy dziecko musi być świadome, że ci może faktycznie powiedzieć, co myśli. Bo tak. Przecież jak idziesz nawet na to głoszenie, czy ty byłeś z tym starszym, który cię wypytywał, czy chcesz zostać starszym, to wiesz, że nie możesz szczerze odpowiedzieć. I nawet myślę, że w zborach takie rozmowy z nastolatkami, to często one mówią, co powinny powiedzieć, bo co mają zrobić, co? Z domu zostaną wyrzucone. Ty, dokładnie, wiesz co, była taka sytuacja, że to już jak ja już się zacząłem wybudzać, już chyba przestałem odchodzić na zebrania, ale jeszcze nie, a może troszkę wcześniej, miesza z tym, ale była taka sytuacja w każdym razie, że przyszła pionierka na studium do mojej córki, no i razem z moją żoną studiowały. A moja córka, wtedy tam jeszcze taka młoda, jakieś głupoty zaczęła gadać, a ciekawe, czy Jehowa tańczy, albo coś tam, wszystkie takie rzeczy, nie? A ta, jak się zaczęła drzeć na nią, wiesz, ja wtedy nie wiedziałem o tym, nie widziałem tej sytuacji, ale moja żona mi powiedziała, że zaczęła się drzeć na nią, że jest nierozsądna, że w ogóle ona takie rzeczy gada, że powinno się zachować na studium jak na studium. I moja żona wtedy taka oburzona była, mówi, jak ona mogła przyjść? Przyszła do mnie do domu, ja ją zaprosiłem, a tam mi na moje dziecko krzyczy, wiadomo, dziecko jak to dziecko, może myśli takie albo takie. Ja myślę, to też był jeden z kamyczków, jedna z cegiełek, która przyczyniła się do tego, że moja żona spojrzała troszkę inaczej na tę organizację. No tak. Ja na przykład, nawiązując do tego spędzania czasu z dziećmi, z rodziną, to nie chodziłem na te zebranie i ten starszy się mnie tam zapytał, no to co, teraz masz więcej czasu? Mówię, no tak, dokładnie tak. Przeliczyłem sobie, to było, nie wiem, 20 kilka godzin tygodniowo. To masz... Sam też pewnie wiesz, ile czasu spędzałeś jako starszy. Kurczę, ile czasu. I mogłem, wiesz, ja im tam tłumaczyłem, że ja się pracą zajmuję, żeby było, że w materializm poszedłem, taka zasłona dymna. Tak. Ale naprawdę zaczęliśmy mieć czas dla siebie, po prostu. Mhm. I to nie było pojęte, bo teraz to, wiesz, jako świadek, no to patrzyliśmy. Wspólne studium, wspólne zebranie. I niby robisz razem, ale niczym to nie jest innym niż to oglądanie telewizji, takie głupie patrzenie. No. Bo nawet jak razem usiądziemy, pooglądamy film, potem porozmawiamy o tym, że to jest coś innego, ale niż takie marnowanie tego czasu. Tak. Chociaż to też czasem jest potrzebne, no nie? Ale... Tak. Ale rzeczywiście, no nie spodziewał się, że tak wprost mu powiem, że tak, mam dużo więcej czasu. Mhm. No, dokładnie. No. No także naprawdę fajne życie jest poza organizacją, wiesz, na początku masz takie wrażenie, na pewno jeżeli świadkowie Jehowy oglądają, to jeżeli wyjdziecie z tej organizacji, to będziecie mieli taką świadomość, że wam się życie nagle bardzo skróciło, bo nie będziesz żył wiecznie, tylko te 80 lat przy dobrych wiatrach, ale wciąż jeszcze jest co robić, nawet i przez te lata, wciąż możesz się przyczynić jeszcze, nie wiem, dla dobra społeczeństwa, dla dobra swoich dzieci, wciąż jeszcze możesz zrobić coś fajnego dla siebie, także... Nie kończy się świat na strażnicy i na tych wszystkich rzeczach, które oni robią. No super. Chyba to będzie dobre podsumowanie tej rozmowy, tak myślę. Chyba, że jeszcze coś ci tam gdzieś się przypomniało, chciałbyś dodać. Pewnie cały dzień bym mógł gadać. No to tak myślę. I pewnie jak każdy, a wiesz, jeszcze tam mi się zapomniałem tego powiedzieć i tamtego. I to tak często bywa, ale rzeczywiście dobrym podsumowaniem jest to, że życie nie kończy się na strażnicy i jeszcze jest dużo dobrego do zrobienia. Światosy nie są takie złe. Tak. Często nawet lepsi są niż bracia, bardziej pomocni, bo to jest bezwarunkowe, a nie opatrzone tym, czy ty byłeś na zebraniu, czy nie byłeś. Więc... Tak. Ja do mojej żony to powiedziałem, że jeszcze powinienem napisać zażalenie do strażnicy, bo oni obiecywali strażnicy, że jak pójdę na studia, to będzie seks, narkotyki, papierosy, a powiem wam, tam ludzie się chcą uczyć, naprawdę. Po prostu. No. Ale nie jest tak, że oni tak przedstawiają, że to samo złoży w tych akademikach, co tam się dzieje. Dokładnie, to jak poszłam w końcu na imprezę światusową, to też nikt tutaj mi żadnej krzywdy nie zrobił. Tak, nic nie proponował. Nic nie proponował. Gdzie są te dziewczyny, które miały być proponowane? Znaczy w moim przypadku chłopcy. Tak. Poszedłem na dwa akademiku, przecież byłem, bo jak miałem tam tych kolegów z roku i robiliśmy wspólny projekt jakiś na przykład, no to razem się gdzieś tam spotykaliśmy w akademiku i patrz, tam normalnie była cywilizacja, ludzie mają czysto w mieszkaniu, ładnie wszystko, wiesz, nie ma butelek przewracających się ani nic, nawet nie ma żadnych znamion, że tak miało być. No, chyba się naoglądali ci z ciała kierowniczego za dużo amerykańskich filmów. Albo swoje niespełnione marzenia przelali na papier. Tak, no, dokładnie. Stracone szanse. No, tak. Super, Krzysztof, nam się rozmawiało z tobą. Zaraz sobie nagrabisz wstęp, bo z tą energią, jak tak kończymy, to jest miło, ale bardzo ci dziękujemy za to opowiedzenie tej twojej historii, za opowiedzenie takiej perspektywy, która wielu osobom nie jest znana, nawet jak odchodzą ze świadków, bo bycie starszym to już coś w tej organizacji, tak powiem w pewnym sensie. I może być takie, może otworzyć oczy niektórym, nie? Tak. No, ja się też bardzo cieszę i w ogóle cała przyjemność po mojej stronie, bo myślę, że warto docierać do ludzi z takimi wiadomościami, z tym, co się dzieje naprawdę, żeby mogli zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, tak, bezstronnie, bo to oni mogą myśleć, że my, nie wiem, jaką stronę zabieramy nawet w tym całym, że tak powiem, konflikcie, ale to tak nie jest, bo my mówimy po prostu tak, jak jest. Tak, o swoich przeżyciach, przemyśleniach, one są, jakoś są spójne ze sobą, nie? Więc te same rzeczy dostrzegliśmy, więc jeszcze raz ci bardzo serdecznie dziękujemy.